Radio Plus. Sedno sprawy. Moim gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Witold Tumanowicz, świeżo upieczony poseł Konfederacji. Świeżo, bo wczoraj odbyło się odebranie zaświadczeń o wyborze od Państwowej Komisji Wyborczej. Dzień dobry, panie pośle, witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Gratuluję wyniku, gratuluję miejsca w Sejmie. I do niedawna jeszcze przypomnę, szef sztabu wyborczego Konfederacji. Tutaj już mniej jest powodów do gratulowania, bo sprawdziłem, jak obejmował pan sztab wyborczy Konfederacji. To poparcie no, zdecydowanie przekraczało 10%. Momentami na przełomie maja, czerwca to i zdawało się dobijać do 15 punktów procentowych. Tymczasem dowieźliście wynik niewiele wyższy od 7%. To średnia, pana sondażowa, średnia sondażowa była wtedy na poziomie 9% u pana Paladego. Z tego co pamiętam, też to analizowałem. Natomiast oczywiście apetyty były większe. Czyli to jest oczywiste. Sądzę, że nawet kampanię można było poprowadzić jeszcze lepiej. Natomiast trzeba powiedzieć bardzo jasno i wyraźnie, że jednak to jest historyczny także i sukces całego naszego środowiska, ponieważ nikt wcześniej nie osiągnął takiego wyniku, ani procentowego, ani także liczbowego, jeśli chodzi o poparcie. Mamy prawie 300 tysięcy nowych wyborców, 1,5 miliona wyborców zaufało Konfederacji i chcą, abyśmy reprezentowali ich poglądy w Sejmie. To jest naprawdę bardzo duża odpowiedzialność i naprawdę bardzo też wynika także z po prostu z dobrze poprowadzonej kampanii. Można było zrobić lepiej, były apetyty na więcej, natomiast my teraz musimy patrzeć w przyszłość i rozliczać przede wszystkim obecny rząd, który zostanie powołany. Zobaczymy w jakim składzie. No, jeszcze póki co, panie pośle, powodów do rozliczania nowego rządu za bardzo nie mamy, bo nowego patrzeć rządu ich na ręce. Nie ma, patrzeć więc będziemy patrzeć i rozliczać, ale póki co jeszcze o kampanii porozmawiajmy. No, jedna rzecz to wynik Konfederacji, druga rzecz to wasze zapowiedzi, to wywrócenie stolika, te buńczuczne, mam wrażenie, często słowa, no to dzisiaj brzmią wręcz zabawnie. No, Konfederacja żadnego stolika nie wywróci, no chyba że w swoich klubowych pomieszczeniach, panie pośle. Powiedzmy sobie szczerze, nikt nie mówił, że wywracanie stolika będzie rzeczą łatwą. Nikt tego nie deklarował. Natomiast nie zmienia to faktu. Wywracanie to deklarowaliście, tak, no. Że jest rzeczą łatwą. A, okej. Okay. Nie deklarowaliśmy, że jest rzeczą łatwą. I to jest ciągle aktualny postulat. Znaczy to, że się przy tym stoliku zmieniła się osoba, która jest na szczycie, czyli prawdopodobnie będzie to Donald Tusk, zamieni się pewnie z Mateuszem Morawieckim, to wcale nie oznacza, że tego stolika po prostu nie należy wywrócić. Po prostu mamy zadanie rozpisane bardziej w czasie. Te 4 lata, które teraz będą przed nami, będą także bardzo intensywne, ponieważ przez 4 poprzednie lata staraliśmy samą obecnością w Sejmie i naszymi postulatami powstrzymywaliśmy wiele negatywnych rzeczy, które rząd PiS-u chciał wprowadzić, różnego rodzaju dodatkowe przymusy szczepień, czy piątki dla zwierząt, różnego rodzaju rzeczy, które... Piątkę dla zwierząt zatrzymała Konfederacja? Dało się dzięki naszemu bardzo wyraźnemu sprzeciwowi. I postawie. Był w samym PiS-ie. Ale gdyby nie fakt, że od PiS-u mogły odpływać wyborcy do Konfederacji, która istniała, to by tam się nikt tym nie przejął. I prawda jest taka, że na pewno twarda i mocna postawa posłów Konfederacji, obecnych także na protestach właśnie pod tym, właśnie przeciwko tej piątce, przeciwko rolnikom, to jest rzecz, którą my będziemy musieli także i kontynuować w tym samym. Tylko że teraz z kolei będziemy patrzeć na ręce oczywiście rządowi powołanemu przez Tuska. Panie pośle, no właśnie, mówiliście, że nie będziecie rządzić ani z Prawem i Sprawiedliwością, ani z Platformą. Czy po wyborach ktokolwiek o te wspólne rządy Konfederację zapytał? Czy ktoś... My też nigdy nie pytali. My też nigdy nie pytaliśmy oczywiście o tego typu... No ale zarzekaliście się, że nie będziecie chcieli rozmawiać, więc pytam, czy taka wola rozmowy się pojawiła? Pan prezydent deklaruje, że podobno jedna i druga strona ma większość. Tak mówił. I w tej większości ani po jednej, ani po drugiej stronie nie ma 18 posłów Konfederacji. To moim zdaniem ta arytmetyka trochę tutaj już kuleje. I posłowie Konfederacji na pewno nie będą stanowić. To jest jedyna rzecz, która będzie pewna w nowej kadencji, że posłowie Konfederacji nie będą stanowić. No tak, tylko że to nie... Ta różnica polega na tym, że przed wyborami to wy mówiliście, że nie będziecie chcieli brać udziału w rządach ani Platformy, ani PiS-u, no a po wyborach okazuje się, że nie jesteście potrzebni do tego, żeby rządzić. To jest ta zasadnicza różnica, panie pośle, chyba. No jeśli chyba, powiedzmy sobie szczerze, jeśli na przykład strona, która, ta druga strona, którakolwiek by nie była, nie ma tej większości, no bo ktoś kłamie w tym momencie. No, ktoś kłamie. Wiemy, jeżeli ktoś Platforma, kłamie. Lewica i Trzecia Droga mają 258 mandatów, 248 mandatów, któraś z tych no to nie ma czegoś takiego.
musi jak na prawdopodobnie większość. Któraś z tych stron musi kalkulować wchodzenie Konfederacji do tej większości, to ja rozwiewam tutaj absolutnie tutaj jakieś oczekiwania tejże strony, którejkolwiek z tych stron Konfederacji nie będzie wchodzić do takiego układu. A, panie proszę, nie jest trochę też tak, że okazało się, że tak skrajnie liberalne poglądy, miks ich jeszcze z narodowymi poglądami, bo chociażby jak pan jest reprezentantem Ruchu Narodowego, Szczerbiec u pana wpięty w klapę cały czas, ten miks egzotyczny dla wielu wyborców może... To będzie margines, tak jak była do tej pory, takie poglądy były gdzieś niszą na polskiej scenie politycznej i przez chwilę wydawało się, że mogą być atrakcyjne dla dużo większej części wyborców. Może ta weryfikacja pokazuje, że jednak nie, że środowisko Konfederacji pozostanie po prostu politycznym marginesem, że te marzenia o potędze i sny wasze prysnęły jak bańka mydlana i już nie wrócą. Nie ma pan takiego wrażenia, że to była jakaś ułuda po prostu i chwilowy taki wyskok, który już się nie powtórzy. Sądzę, że nasi przeciwnicy chcieliby tak, żeby tak było. My reprezentujemy wciąż według mnie najbardziej przede wszystkim 1,5 miliona wyborców, ale według mnie, jeśli chodzi o Konfederację, to byliśmy chyba jedną z najbardziej spójnych ze sobą formacji. Jeśli popatrzeć na przykład na Prawo i Sprawiedliwość, gdzie po jednej stronie kandydował Robert Bąkiewicz, który bronił kościołów, a po drugiej stronie pani Pawłowska, która do niedawna pani poseł, która atakowała z kolei, ale chodziła na czarne marsze. Ale potem zaczęła dobrze bronić. Ale jednocześnie, ale dobrze, to ten miks poglądowy, albo na przykład Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, gdzie z jednej strony jest pan Kołodziejczak, a z drugiej strony Zieloni, gdzie jest Barbara Nowacka, po drugiej stronie Roman Giertych. No naprawdę, umówmy się, to my akurat byliśmy jako Konfederacja jedni z najbardziej konsekwentni i spójni w swoich poglądach. I dlaczego po wyborach sobie skoczyliście do gardeł? Nie skoczyliśmy sobie do gardeł. To, co dzieje się wokół Janusza Korwin-Mikkego, to nie jest skoczenie sobie do gardeł, panie pośle? No przecież chcecie go wyrzucić z Konfederacji. Ja już nie chcę nic mówić o panu Januszu, natomiast jedną rzecz, którą warto wspomnieć, to, że akurat to wyborcy podziękowali panu Januszowi, ja z kolei z okazji dzisiejszych urodzin pana Janusza, 81, życzę mu wszystkiego dobrego, wiele zdrowia, wiele szczęścia. To nie wiedziałem, to też się... Bardzo szczerych rzeczy. Dołączam do życzeń zdrowia przede wszystkim panu prezesowi, który też bywał gościem naszego programu, ale panie pośle, ja przyznam, że to tak wygląda mało dość elegancko, jak młodzi, no tacy jak pan, działacze, no nie tylko narodowcy, ale też i chociaż rzadziej ci reprezentujący nową nadzieję, no teraz chcą wykluczyć ze swojego grona Janusza Korwin-Mikkego, który jakby nie patrzeć jest, no nie wiem, czy legendą dla waszego środowiska. Chyba to Janusz nie jest Korwin-Mikke, zbyt duże słowo. Janusz Korwin-Mikke jest założycielem ruchów wolnościowych w Polsce. Sam byłem zwolennikiem w latach 90. Lubiłem czytać jego felietony i nadal chciałbym go pozostawić w swojej pamięci takich, jakie właśnie z jego felietonu. No nie jest ciągle. Bez niego nie byłoby chyba Konfederacji, panie pośle. Sądzę, że bez wielu także ludzi, którzy wpłynęły na to, aby... Bo to jest jednak sukces wielu ludzi, ale przede wszystkim także wyborców Polaków. Przecież to, że w 2019 roku wprowadziliśmy reprezentację do Sejmu. No to jest 1 250 000 osób, które zagłosowały wtedy. Jasne, ale panie proszę, ale wy się teraz zorientowaliście, jakie Janusz Korwin-Mikke ma poglądy? Nie, to nie jest tak. Dopiero teraz wam zaczęły przeszkadzać? Bo w ostatnich latach mówiliście, że no ma prawo, no jest takim oryginałem, ma często poglądy inne niż reszta koła Konfederacji, bo wcześniej to było koło, teraz będzie klub. Nie było z tym problemu wypowiedzi o kobietach, o osobach z niepełnosprawnościami, wypowiedzi o Rosji, o Ukrainie. Tego było pełno przecież i wcześniej. Jakoś to zawsze tłumaczyliście. Różne kontrowersyjne wypowiedzi się zdarzały różnym politykom, także i mi, bo byłem też tutaj eksploatowany za wypowiedź sprzed 9 lat. Tyle, że pan potem zmienił zdanie, a Janusz Korwin-Mikke go nie zmieniał przez lata. Powiem tak, zawsze byłem krytyczny wobec ideologii LGBT i akurat to się w mojej sytuacji nic nie zmieniło. Czyli więc bardzo proszę, żeby... Pan ciągle chciałby prowadzić rejestr osób homoseksualnych? Tam była w mojej... Właśnie, to jest bardzo dobra rzecz, bo to jest kwestia sytuacji, w której my nasi przeciwnicy właśnie wycinają z kontekstu te wypowiedzi. I zgadzam się z tym, że wiele wypowiedzi pana Janusza także są wycięte z kontekstu. Ale jednocześnie pamiętajmy o tym, że akurat moja wypowiedź była tam wyśmiewaniem pewnego rodzaju z rejestrowania, szczególnie, że to
właśnie lewica chce przecież rejestrować związki homoseksualne. No to czym jest to, jak nie rejestrem osób? Ale państwo to jest dobrowolnej możliwości, tak samo jak... A ja też nie mówiłem nic o obowiązku. To, naprawdę, więc... Tak można było to zrozumieć, że... No to tłumaczę, że nie. To była pewna formuła retoryczna. Czyli z związkami partnerskimi, tak? Za możliwością rejestrowania związków partnerskich. To była właśnie... To było pewnego rodzaju szyderstwo z tego postulatu. Ja generalnie być może... Teraz bym już nie użył tego typu sformułowań. To było sformułowanie wiecowe. Natomiast jeśli tak bardzo oburzają środowiska lewicowe oburzają się na te moje słowa, to ja o tyle zmieniam poglądy, że nawet nie będziemy rejestrować związków homoseksualnych. Panie pośle, ale wracając na chwilę jeszcze do Janusza Korwin-Mikkego. On poglądów nie zmieniał i wcześniej wam to nie przeszkadzało. Dlaczego teraz przeszkadza? Dlaczego na niego chcecie zrzucić porażkę? Nie. Bo czym innym jest zachowanie w trakcie kampanii, a czym innym są te poglądy, które są gdzieś tam znane od lat. Czy to w kampanii się, że... twarz pokazywać, tak? Oszukiwać wyborców? Nie oszukiwać wyborców. Natomiast jednak mimo wszystko jest to pewnego rodzaju, nie z poglądami Janusza Korwin-Mikkego na te właśnie sprawy szliśmy do wyborów. No ale z nim na listach szliście. To ale jednocześnie, no dobrze, no ale no nie. To jest tak, że każda partia ma jakieś swoje określone cele do zrealizowania. Mamy swój program i jednocześnie z tym idziemy. I nawet jeśli jakaś postać ma poglądy sprzeczne z tym programem, to jednak podporządkowuje się temu, że jednak reprezentuje program, z którym idziemy. I potem go chce realizować. Natomiast pan Janusz postanowił robić zupełnie odwrotnie. To o tym, ale też o Marszu Niepodległości, który za parę dni przejdzie ulicami stolicy. Porozmawiamy w internetowej dogrywce. Sedna sprawy. Słuchaczom Radia Plus życzymy już dobrego dnia. Witold Tumanowicz, przypomnę, świeżo upieczony poseł Konfederacji, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Radio Plus. Sedno sprawy. Witold Tumanowicz, Konfederacja, poseł Konfederacji cały czas jest z nami. O Januszu Korwin-Mikkem rozmawialiśmy, panie pośle, to tak, żeby już dokończyć wątek, na jakim etapie tak formalnie, jeżeli chodzi o procedury partyjne, jest sprawa Janusza Korwin-Mikkego? To już jest wewnętrzna sprawa partii Nowa Nadzieja i ja nie mam zamiaru tutaj nic więcej komentować. Okej, no tak, bo pan reprezentuje Ruch Narodowy, nie Nową Nadzieję, no ale to z drugiej strony, jak to jest? No bo pan uruchomił tę procedurę przeciw, nie to wyrzucenie z Rady Liderów, tak? W Konfederacji. Czyli jeżeli chodzi o Konfederację, Janusza Korwin-Mikkego nie ma w Radzie Liderów, a trwa procedura już wewnątrz Nowej Nadziei teraz, tak? Tego to nie wiem, co trwa w Nowej Nadziei, ponieważ nie jestem członkiem Nowej Nadziei. No dobrze, to idźmy dalej, panie pośle. Marsz Niepodległości, 11 listopada, jak zawsze 11 listopada, oczywiście przejdzie ulicami Warszawy. Czy to będzie duży marsz? Spodziewacie się setek tysięcy osób? Czy w związku też z takim nie innym wynikiem wyborczym myśli pan, że gdzieś tam niekoniecznie emocje społeczne są po waszej stronie? Sądzę, że akurat... Uczestnicy Marszu Niepodległości akurat mają jeszcze w pamięci to, jak władza Donalda Tuska traktowała ich podczas przemarszów gazem, kulami, pałkami. Wszystko to uczestnicy marszu pamiętają dobrze, więc na pewno dobrze nie wspominają. Więc sądzę, że nie są zadowoleni z faktu, że taki rząd zostanie powołany, a jeszcze dodatkowo wsparty przez lewicę i jej ideologiczne różnego rodzaju odpały, które być może tutaj przyniosą nad Wisłę zapateryzm. Oby nie. Dlatego sądzę, że akurat będzie duża mobilizacja w 11 listopada w Warszawie tych ludzi, którzy po prostu na tego typu politykę się nie zgadzają. Okej, to panie proszę, to od marszu na chwilę jeszcze odejdziemy, bo pan tak mówi, jakby był pan bardzo niezadowolony ze zmiany władzy z Prawa i Sprawiedliwości na Platformę Obywatelską. Źle się stało w takim razie? Bliżej panu zdecydowanie do rządów Prawa i Sprawiedliwości? Bo tak się staraliście trzymać równy dystans w tej kampanii, ale widzę, że to była też jedna z tych kampanijnych masek, tak? No i nadal podtrzymujemy. Dobrze się stało, że PiS przestał rządzić i źle się dzieje, że Tusk zacznie rządzić. Po prostu ktoś może mieć takie zdanie i sądzę, że duża część wyborców Konfederacji dokładnie właśnie ma takie. No, wydawało mi się, że jednak można odnieść było wrażenie z pana słów, że gorzej się stało, że to zmiana na gorsze. To oceni już czas. No to co, natomiast to teraz mówię o ryzyku. Zmiana na gorsze, zmiana na lepsze. Mówię o ryzyku. Na pewno jest zmiana złego na zły. To naprawdę nie definiujmy tutaj w ten sposób. Naprawdę można mieć zastrzeżenia do jednej i do drugiej strony. I mamy mniejsze zło i większe zło. Wielu wyborców tym się właśnie kieruje, oddając. Nie, to po prostu inne zło.
To jeżeli chodzi jeszcze o sam Marsz Niepodległości, to będzie spokojny marsz? Czy mówi pan, nawiązał do tych wydarzeń sprzed paru lat, no tam policja policją, ale też uczestnicy Marszu Niepodległości, to wie pan, ja też z bliska obserwowałem to wydarzenie wielokrotnie, to widziałem kilkudziesięcioosobowe grupki w kominiarkach, no. Kibolskie, po prostu różne grupy kibiców z różnych miast, które gdzieś tam na obrzeżach Marszu Niepodległości operowały, bo to nie można zrzucać wszystkiego na policję, tylko po stronie uczestników Marszu Niepodległości też była masa agresji. W tym roku będzie spokojnie? Na przestrzeni lat obserwowaliśmy różnego rodzaju prowokacje z różnych grup, nie wiem czy inspirowanych czy nie, ale one były prowokowane właśnie przez różne pojedyncze, mniejsze grupy. No większość marszu tak, jednak, to mimo spokojny, wszystko, żeśmy przechodzili spokojnie i nagle rząd Platformy przestał rządzić i nagle się okazało, że jest spokojnie. Natomiast prezydent Trzaskowski wielokrotnie nam próbował zabronić maszerowania po ulicami Warszawy. Raz nawet udało się to zrobić skutecznie. I wtedy znów, kiedy nie mogliśmy mieć wpływu na Marsz Niepodległości, bo nie byliśmy formalnie jego organizatorami, to do czego doszło? No, na przykład do ataku na Empik. I to jest właśnie pewnego rodzaju, to jest właśnie to, że jeśli się atakuje Marsz Niepodległości, nie pozwala się organizatorom organizować w sposób spokojny, taki, jaki my mamy już doświadczenie, no to generalnie dochodzi do sytuacji niestety niepokojących. My będziemy jako organizatorzy, jak zawsze, jak co roku, będziemy starali się, i nasi wolontariusze zebrani w Straży Marszu Niepodległości będą pilnować tego porządku i tak, żeby ten marsz po prostu przeszedł jak co roku normalnie i spokojnie. Jaka to może być frekwencja? Ilu pan się spodziewa? Kilkudziesięciu tysięcy uczestników? Kilku setek tysięcy? Zawsze rejestrujemy na 50 tysięcy. Zresztą teraz mamy wydarzenie cykliczne w tym reżimie, teraz się poruszamy. Natomiast według mnie frekwencja może nas zaskoczyć, ale nie chciałbym spekulować. Panie pośle, Konfederacja może się rozpaść? Ta nerwowość w związku z dyscyplinowaniem Janusza Korwin-Mikkego widać też w mediach społecznościowych, chociażby wiele osób, wielu waszych działaczy mniej lub bardziej otwarcie go broni. To może doprowadzić do rozpadu waszej formacji. Zresztą Janusz Korwin-Mikke też często powołuje się na Grzegorza Brauna. Też mówi, że on był kneblowany w tej kampanii, on był też niepokazywany, ograniczany. To może być tak, że tych dwóch polityków stworzy jakiś nowy, oddzielny byt? Konfederacja jest wartością jako projekt wspólny i środowiska Nowej Nadziei, środowiska Ruchu Narodowego, jak również Korony Grzegorza Brauna. I liczę na to, że wszystkie te środowiska doskonale rozumieją to, że ta wartość jest potrzebna i potrzebna naszym wyborcom. Korwina wypchnęliście, panie pośle, a nie? No nie, to wyborcy wypchnęli. Ja już ciągle mówię, to wyborcy... Wyborcy z Sejmu wypchnęli z władz Konfederacji. No wyborcy z Sejmu, no to było generalnie, to niezależnie od tego, czy byłyby w tych... No, wyborcy spowodowali, że Janusz Korwin-Mikke przestał być tym liderem, no bo generalnie przestał być reprezentantem Sejmu. Wcześniej sobie spowodował, że przestał być natomiast liderem przestanie. No, natomiast ja nie chcę już do tego wracać, ale jednocześnie powiem tak, że o tej wartości, jaką jest Konfederacja. Konfederacja jest tą wartością, mamy kogo reprezentować w Sejmie i na pewno nie powinniśmy się zajmować sobą samym. Jest dużo wyzwań do tego, aby zacząć po prostu pokazywać nasze projekty ustaw, bo skoro mamy klub, musimy go powołać, bo dzięki temu będziemy mogli zgłaszać nasze projekty ustaw, szczególnie takie na przykład, które były obiecywane przez na przykład Trzecią Drogę z programu, który już zniknął z ich strony, na przykład dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Oczywiście teraz się tłumaczą, że to nie o to chodziło, do końca tam była gwiazdka. Oczywiście wyborcy nie doczytali. Taki urlop. To właśnie mówię, jeśli pan znajdzie wypowiedź Kosiniaka-Kamysza, który mówił o urlopie w trakcie kampanii, no to naprawdę to możemy się o coś dobrego założyć. Natomiast moim zdaniem, według mnie, to jest właśnie to, że my teraz musimy być rolą, naszą rolą jest to, aby właśnie część tych postulatów, które zostały przejęte przez na przykład Trzecią Drogę od Konfederacji, po prostu rozliczać. Rozliczać, na przykład podając konkretne projekty ustaw, które zobaczymy, czy są w stanie przeforsować. Pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące Konfederacji w Sejmie, bo wasza pozycja w Sejmie różni się zasadniczo od tej z ubiegłej kadencji. Teraz jesteście klubem i możecie projekty ustaw właśnie zgłaszać. Wcześniej takiej możliwości nie mieliście. Szczególnie takie, które... Przepisów dodatkowych. Szczególnie takie, jeśli znajdziemy jakieś punkty programowe, a było ich trochę podebranych Konfederacji, chociażby właśnie ze strony Trzeciej Drogi, to jestem to uważam, że należałoby po prostu powiedzieć, sprawdzam, czy rzeczywiście chcą się... Wolna też Koalicja Obywatelska, na przykład. 60 tysięcy na
Na przykład, tak. To są tego typu rzeczy, które myśmy mówili w kampanii wyborczej. My będziemy te nasze postulaty, które były gdzieś tam w jakimś stopniu zbieżne, będziemy po prostu starali się, my przekujemy w ustawy, które będą po prostu pokazywały prawdziwe oblicze Platformy i PSL-u. Zobaczymy, czy są gotowi przyjąć takie ustawy. A mówił to Witold Tumanowicz z Konfederacji, poseł Konfederacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę i miłego weekendu panu posłowi. Państwu również dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz już zapraszam Państwa na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej ekspresem. Dzień dobry Państwu w piątek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam, kłaniam się i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Za chwilę u Państwa Leszek Miller, były premier, obecnie eurodeputowany, a po godzinie 9.45 dr Mirosław Oczkoś, z którym podsumujemy mijający tydzień w kontekście tworzenia nowego rządu, a właściwie nie tworzenia. No, prezydent nie zaskoczył, jak Państwo słyszeli. Zgodnie z przewidywaniami Andrzej Duda nie podjął jeszcze decyzji o powierzeniu misji tworzenia rządu żadnemu z ubiegających się polityków. Podsumował jedynie konsultacje z komitetami wyborczymi, które odbyły się we wtorek i w środę w tym tygodniu. Zaznaczył, że to, cytuję, nowa sytuacja, by partia, która zdobyła najwięcej głosów, miała naprzeciwko siebie koalicję partii opozycyjnych, które mają większość w Sejmie. Prezydent dodał jednocześnie, że nie widzi żadnych powodów, by skracać kadencję obecnego parlamentu. Terminem pierwszego posiedzenia Sejmu 10. kadencji będzie w związku z tym 13 listopada. Tak stwierdził Andrzej Duda i dodał, że Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica nie mają jeszcze formalnie zawartej koalicji, nie mają umowy koalicyjnej i nie mogą podać kandydatów na ministrów. Nie zaznaczył jednak pan prezydent, że Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska, Republikanie i ugrupowanie pana Ociepy także nie mają zawartej formalnej koalicji w nowym Sejmie, nie mają umowy koalicyjnej i nie mogą podać kandydatów na ministrów. No ale mniejsza o większość, jak Państwo widzą, tutaj prezydent skupia się przede wszystkim na ugrupowaniach jeszcze opozycyjnych. Co na to sami zainteresowani? Prezydent jest od tego, żeby wskazać kandydata na premiera, który ma szansę zdobyć większość w parlamencie. To nie jest rola prezydenta, aby recenzować czy uczestniczyć w tworzeniu umowy koalicyjnej. Tak powiedział w Brukseli lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk. I dodaje, ale jeżeli pan prezydent uważa, że taka gra na czas jest mu do czegoś potrzebna, ja na to nie mam wpływu. Mogę jedynie powiedzieć, każdy dzień zwłoki to są ryzyka dla Polski. Mówi Tusk, a tymczasem obecny premier bierze udział w dwudniowym szczycie Rady Europejskiej, w czasie którego omawiana jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, pomoc dla Ukrainy i długofalowy budżet Unii Europejskiej. Mimo wszystko premier zapowiedział, że rząd PiS-u podtrzyma twarde weto w sprawie paktu migracyjnego. Mimo, że na tym szczycie Rady Europejskiej nikt o pakcie migracyjnym nie planuje rozmawiać. Niemniej wiemy też, że akurat w kwestii migracji Rada Unii Europejskiej może rozpocząć negocjacje z Europarlamentem, które powinny zakończyć się do końca roku, a najdalej na początku przyszłego roku. I gdy unijne instytucje dojdą do kompromisu, to porozumienie może być ponownie zatwierdzone przez unijnych ministrów spraw wewnętrznych. I tutaj będzie obowiązywać głosowanie większościowe, co oznacza, że Polska nie będzie miała prawa weta i nie zatrzyma procedury
procedury legislacyjne, to tylko tak Państwu wyjaśniam, ale na obecnym szczycie, na którym premier chce stawiać weto w sprawie migrantów, nikt o migrantach nie rozmawia. No i czego Państwo nie rozumieją? To jest Ekspres Biedrzyckiej, zapraszam. Pan prezydent Andrzej Duda dziękuję za rozmowy i merytoryczne podejście do swoich zadań. Cytuję, mieliśmy bardzo dobre rozmowy, mam już pewne podsumowania rozmów. Mamy dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera. Wymieniał nazwiska oczywiście tutaj Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska. Zaznaczył także, że politycy Prawa i Sprawiedliwości zapewnili go, że Mateusz Morawiecki będzie w stanie utworzyć nowy rząd, który będzie miał większość. Nie wytłumaczył pan prezydent, na czym te zapewnienia polegały, no ale jak widać ufa kolegom z Prawa i Sprawiedliwości. Dla porządku oczywiście zaznaczył pan prezydent, że kandydatem opozycji jest Donald Tusk i że w związku z tym jest dwóch poważnych kandydatów. Zaznaczył także, że to nowa sytuacja, by partia, która zdobyła najwięcej głosów, nie miała większości. Więc proszę zwrócić uwagę. Mówi pan prezydent o tym, że Mateusz Morawiecki jest poważnym kandydatem na premiera. Mówi o tym, że dostał zapewnienie, że to będzie rząd, który uzyska większość, po czym w następnym zdaniu dodaje, że partia, która zdobyła najwięcej głosów, nie ma większości i nie będzie jej mieć. Ja bardzo jestem ciekawa państwa interpretacji słów pana prezydenta Andrzeja Dudy. Może już napięty grafik i wiele zdarzeń politycznych powoduje, że ja nie do końca widzę tu logikę. Może państwo mi to wytłumaczą. Będę bardzo zobowiązana. Jednocześnie, i to jest ważne, podał datę pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji. To będzie 13 listopada. Według pana prezydenta to najszybsza możliwa data. Podkreślił także, że nie będzie, że będzie stał na straży terminów i norm wynikających z konstytucji i nie widzi konieczności skracania obecnej kadencji parlamentu. No i oczywiście teraz mnożą się scenariusze dotyczące tego, co może zrobić Prawo i Sprawiedliwość, w jaki sposób przedłużyć swoją władzę lub też nie dopuścić do tego, żeby powstał rząd ugrupowań obecnie opozycji demokratycznej. PiS wiemy, że nie chce pogodzić się z utratą władzy, dlatego zaczyna grać na przyspieszone wybory parlamentarne. Tak mówią niektóre źródła. Temat miał się pojawić podczas ostatnich rozmów w centrali partii na Nowogrodzkiej. Prawo i Sprawiedliwość ma w zanadrzu dwa sposoby, żeby osiągnąć ten cel. Pierwszym ma być przeciąganie prac budżetowych. Mówiłam Państwu o tym w tym tygodniu, że budżet trzeba przegłosować, przyjąć do 31 stycznia, a nie przyjęcie budżetu automatycznie oznacza rozpisanie wcześniejszych wyborów, więc to jest sprawa kluczowa dla przyszłości nowego rządu. Konstytucja mówi, że jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi do podpisu, to ten w ciągu 2 tygodni może zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Drugim sposobem podobno na doprowadzenie do przyspieszonych wyborów ma być próba skłócania przeciwników politycznych. Widzimy to zresztą w bardzo licznych wypowiedziach polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy zwracają uwagę na brak jedności wśród polityków dotychczasowej opozycji. No i zresztą wodą na młyn są niektóre wypowiedzi. Magdalena Biejat, proszę bardzo, pani senator z Lewicy, kandydatka nawet na marszałkini Senatu według niektórych, bardzo głośno już mówi o tym, że nie podobają jej się rozmowy koalicyjne w tej chwili, że głównie zajmują się wszyscy stanowiskami, a nie kwestiami programowymi. Z kolei pan Marek Sawicki niezawodnie także twierdzi, że Władysław Kosiniak-Kamysz byłby lepszym kandydatem na premiera. No więc woda na młyn przez niektórych polityków opozycji dla Prawa i Sprawiedliwości. Jak widać, być może skuteczny jest ten pomysł skłócania opozycji, skoro opozycja tak pięknie tańczy, jak Prawo i Sprawiedliwość jej zagra. Oczywiście nie w całości, ale jak Państwo widzą, niektórzy politycy właśnie takie podrygi w takt PiSu zaczynają. Ale wydaje się, drodzy Państwo, że jedynym trafnym i ostatecznym podsumowaniem całej tej sytuacji, z którą w tej chwili mamy do czynienia, są słowa posła Prawa i Sprawiedliwości. Pana posła Daniela Milewskiego. Nie wiem, czy Państwo słyszeli już o tym, co pan poseł powiedział. Właściwie, no w sumie powinniśmy to szanować, że mówi tak wprost, że mówi szczerze, że nie owija w bawełnę. No, fakt jest taki, że rzadko się to zdarza wśród polityków. No ale nie będę przedłużać i zacytuję pana posła Daniela Milewskiego z Prawa i Sprawiedliwości, który mówi rzecz następującą. Zadaniem Prawa i Sprawiedliwości, jak również prezydenta Andrzeja Dudy, jest
niedopuszczenie do tego, by Donald Tusk został premierem. Zrobimy wszystko, żeby tak się nie stało, bo to jest zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa i dla naszej suwerenności. Wydaje się więc, że maski spadły. Jakiekolwiek, raz jeszcze, zadaniem PiS i prezydenta Dudy jest niedopuszczenie do tego, by premierem został Donald Tusk. Mówi to 34-letni poseł PiS-u Daniel Milewski, urodzony w Chicago, nauczyciel akademicki i, co ciekawe w tym kontekście, doktor nauk prawnych. Prezes Prawa i Sprawiedliwości tymczasem robi porządki w swojej partii. Wiemy, że Krzysztof Sobolewski, czyli sekretarz generalny tego ugrupowania i właściwie odpowiedzialny poniekąd za minioną kampanię, podał się do dymisji, ale to nie są ostateczne rozliczenia. Prezes robi porządki i zaczyna od stolicy. Wiemy, że w ramach powyborczych właśnie porządków w partii wymienia szefów okręgów Prawa i Sprawiedliwości. Zaczął od Warszawy. Posła Jarosława Krajewskiego, który nie dostał się do Sejmu, zastąpiła na stanowisku wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Wiemy, że w tegorocznych wyborach Prawo i Sprawiedliwość zdobyło tylko 4 mandaty, w tym 2 dla polityków nienależących do tej partii, czyli na przykład Marka Jakubiaka i Sebastiana Kalety, to ten pan minister od Zbigniewa Ziobry, wiceminister sprawiedliwości obecnie. W 2019 roku formacja Jarosława Kaczyńskiego zdobyła 6 mandatów, no ale wtedy Jarosław Kaczyński ze stolicy nie uciekł do Świętokrzyskiego. Ja nie wiem, czy na liczbę mandatów w Warszawie ucieczka Jarosława Kaczyńskiego miała jakiś wpływ, ale można stawiać tezę, że jak najbardziej tak. W tym roku w stolicy Prawo i Sprawiedliwość poniosło bardzo dotkliwą porażkę. Lider listy, czyli minister kultury Piotr Gliński, osiągnął dużo słabszy wynik niż Jarosław Kaczyński. To była osobista decyzja prezesa przecież w końcu. Efektem była strata mandatów właśnie. Obok Glińskiego do Sejmu dostała się właśnie wicemarszałek Gosiewska. Dodam tylko, że w Warszawie poparcie dla PiS-u spadło z 27% do 20% w wyborach w 2023 roku. I jak oceniają politycy Prawa i Sprawiedliwości, nie była to wina lokalnych struktur, tylko partyjnej centrali. No ale wiadomo, to nie partyjna centrala ponosi odpowiedzialność, ale lokalne struktury, o czym dość boleśnie przekonał się Jarosław Krajewski. Donald Tusk tymczasem w Brukseli rozmawiał, jak już Państwu mówiłam, z szefową Komisji Europejskiej, z szefową Parlamentu Europejskiego i podał datę, kiedy może nastąpić pierwsza wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy. Poinformował po spotkaniu właśnie z Ursulą von der Leyen, że po powołaniu rządu zostaną wykonane bardzo szybko pierwsze kroki w kierunku praworządności, tak aby środki z KPO zostały wypłacone już w grudniu. No, biorąc pod uwagę te wszystkie scenariusze przedłużania rządów PiS-u, dość optymistycznie chyba Donald Tusk patrzy w przyszłość, no ale stwierdził, że trzeba pokazać praktyczne pierwsze kroki i one powinny wystarczyć, abyśmy otrzymali pieniądze z KPO. Jeżeli prezydent szybko uzna fakty i realia i pozwoli szybko tworzyć rząd, to ja gwarantuję szybkie wypłaty. No problem tylko polega na tym, że jak już Państwu wspominałam, prezydent nie widzi powodów, dla których trzeba się spieszyć. Nie są tymi powodami środki z Krajowego Planu Odbudowy, więc Donald Tusk oczywiście zapowiada te szybkie kroki, tylko niestety nie będzie miał pewnie możliwości ich wykonać, bo jak Państwu już wspominałam, sytuacja diametralnie się zmienia, jeżeli chodzi o czas powołania rządu. Tymczasem wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość niechętnie i chyba w niezbyt dobrym stylu, ale jednak żegna się z władzą. No ale okazuje się, że to nie przeszkadza w rozmaitych innych działaniach i okazuje się, drodzy Państwo, że ludzie związani ze Zjednoczoną Prawicą, oczywiście wiedząc, że będą tracić intratne posady w spółkach Skarbu Państwa, starają się pozyskać dodatkowe bonusy finansowe. Podobnie sytuacja wygląda w Lasach Państwowych. Regionalny dyrektor Lasów Państwowych w Białymstoku, proszę sobie wyobrazić, zmienił status prawny jednej z leśniczówek, dzięki czemu jego syn może kupić nieruchomość za, uwaga, 12 tysięcy złotych. Leśniczówka w Białowieży konkretnie pełniła rolę lokalu funkcyjnego, służąc za kancelarię. Lasy Państwowe przeniosły siedzibę kancelarii i wynajęły obiekt synowi dyrektora regionalnego. Następnie decyzją dyrekcji zmieniono status budynku z funkcyjnego na zbędny i przeznaczony do sprzedaży. Przypomnę tylko, że w roku 2008 budynek przeszedł gruntowny remont i jego wartość księgowa wynosi 240 tysięcy złotych, ale dzięki wystawieniu leśniczówki na sprzedaż jej najemca może ją kupić za 5% wartości, czyli 12 tysięcy złotych.
Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie i jej regionalne przedstawicielstwo w Białymstoku nie odpowiedziały, nie wiem czy to Państwa zaskoczy, na pytania Onetu dotyczące kontrowersyjnych decyzji dyrektora. To zresztą jest nie pierwszy przypadek, kiedy związani ze Zjednoczoną Prawicą dyrektorzy Lasów Państwowych wykupują nieruchomości właściwie za bezcen. Kilka dni temu Gazeta Wyborcza bodajże, o ile się nie mylę, opisała sprzedaż leśniczówki w miejscowości Dłużek, która przeszła na własność szefa RDLP w Olsztynie. Nieruchomość za około 7 tysięcy złotych. 7 tysięcy złotych nabył Adam Roczniak, związany z suwerenną Polską, a do niedawna były radny PiS w powiecie węgorzewskim. Z kolei w 2021 roku ówczesny dyrektor Lasów Państwowych, pan Andrzej Konieczny, związany z PiS, leśnik za 110-metrowy dom, wart niemal 190 tysięcy złotych, zapłacił 9 tysięcy, po czym przepisał nieruchomość na syna. Został zdymisjonowany, kiedy sytuacja wyszła na jaw, ale kilka miesięcy później, uwaga, 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 wrócił do pracy jako dyrektor regionalny, ale w Poznaniu tym razem. Jego następca, pan Józef Kubica, nabył z kolei leśniczówkę, również po atrakcyjnej cenie, kandydat suwerennej Polski do Sejmu w roku 2020 za dom blisko o wartości blisko 200 tysięcy złotych, zapłacił Lasom Państwowym zaledwie niespełna 10 tysięcy. Politycy opozycji, którzy niebawem przejmą władzę, oczywiście zapowiadają rozliczenia tego typu transakcji. Urszula Pasławska z PSL, której temat no, szczególnie jest bliski, stwierdziła, że takie zakupy zostaną skontrolowane i nie będą to wewnętrzne kontrole w lasach, które zwyczajowo nie przynosiły efektów. No i drodzy Państwo, aha, tutaj już o panu Morawieckim Państwu opowiadałam, ale to jeszcze dwa słowa o pieniądzach może warto powiedzieć. A to z tego powodu, że ekonomiści policzyli, ile wynosi prawdziwy deficyt finansów i prawdziwy deficyt polskiego budżetu. No i okazuje się, że gdyby nie fundusze pozabudżetowe, to deficyt po wrześniu wyniósłby ponad 77 miliardów złotych, a nie 34, jak raportuje rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Dodam tylko, że według danych, które rząd zaraportował do Brukseli, o tym Państwu opowiadał ostatnio dr Dudek, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie w tym roku o 192 miliardy złotych, z czego ten zależny od władz centralnych o ponad 158 miliardów. To więcej niż w czasie wybuchu pandemii, proszę sobie wyobrazić. W 2020 wtedy deficyt wynosił 162 miliardy złotych. No i taką mamy sytuację i o tych wszystkich kwestiach porozmawiamy już za chwilę z byłym premierem Leszkiem Millerem. Zapraszam Państwa. Inne ugrupowania, które również mają swoich przedstawicieli w parlamencie, twierdzą, że to one będą miały większość bez ugrupowania zwycięskiego i one przedstawią swojego kandydata na premiera. No jak Państwo rozumiecie, muszę to rozważyć. Jest to na pewno w tej chwili jedno z najpoważniejszych zagadnień, nad którymi się w tym momencie pochylam. Wszyscy wiedzą o tym, że obyczaj był taki do tej pory, że tą tekę premierowską od prezydenta otrzymywał kandydat zgłoszony przez zwycięskie ugrupowanie, no ale też zawsze było tak, że to zwycięskie ugrupowanie albo miało z góry koalicję i nikt inny nie twierdził, że ma kandydata, który będzie miał większość, albo po prostu miało większość, jak to miało miejsce w roku 2015 czy w 2019, tak zwaną większość samodzielną. Dzisiaj jest inaczej. Pierwszy raz mamy taką sytuację. Nie widzę dzisiaj powodu do tego, aby w jakikolwiek sposób tą konstytucyjną, podkreślam, czteroletnią kadencję parlamentu skracać. To także jest kadencja konstytucyjna i jej skrócenie mogłoby nastąpić w wyjątkowych okolicznościach. Takich wyjątkowych okoliczności dzisiaj nie widać. W istocie ta kadencja w moim przekonaniu spokojnie może być dokończona. Dzisiaj mogę powiedzieć, że terminem, który wstępnie zaplanowałem jako termin pierwszego posiedzenia Sejmu, będzie poniedziałek 13 listopada, czyli dokładnie dzień przypadający następnego dnia po niedzieli 12 listopada, kiedy to kadencja się kończy. Państwa gościem były premier Leszek Miller, obecnie eurodeputowany. Panie premierze, dzień dobry. Czy się słyszymy? Mam nadzieję, że się słyszymy.
Jakieś stuki słyszę na pewno. Widzę, że pan premier jeszcze się przygotowuje chyba do naszej rozmowy. Jestem super. Na lotnisku. Dobrze. Ale słyszymy pana chyba całkiem nieźle, więc nie przedłużam i zapytam pana wprost, panie premierze. Andrzej Duda powiedział wczoraj, że nie widzi konieczności skracania obecnej kadencji parlamentu. Czy pan ją widzi? No, były złudzenia, że prezydent postąpi inaczej niż oczekuje Nowogrodzka i jego koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, ale ja od razu twierdziłem, że będzie inaczej, bo czyli prezydent musi dać czas swoim partyjnym kolegom na wyczyszczenie wszystkiego, co trzeba wyczyścić. Tłuste koty muszą oczyścić kuwety, pobrać ostatnie pieniądze, dokonać ostatnich przelewów, no i pobrać jeszcze pensję za październik czy za listopad. No to wszystko będzie trwało, tak jak zgodnie z takim kalendarzem, jak pan Duda wczoraj przedstawiał. Panie premierze, a czy niemal 2 tygodnie po wyborach, niemal 2 tygodnie po tym, jak poznaliśmy oficjalne wyniki tych wyborów, ma pan przekonanie, że Prawo i Sprawiedliwość odda w sposób pokojowy i zgodny z prawem władzę? Bo wiemy, że już coraz częściej mówi się o rozmaitych scenariuszach, które mają spowodować, że opozycja nie będzie mogła utworzyć rządu. Chodzi mniej więcej o na przykład przedłużanie sytuacji związanej z przedłużaniem także przyjęcia ustawy budżetowej. Wiemy, że jej nieprzyjęcie do końca stycznia oznacza rozpisanie przedterminowych wyborów. No i mówi się, że Prawo i Sprawiedliwość właśnie gra na taką sytuację. Mówi się nawet o tym, że 13 listopada to będzie dzień, kiedy marszałek senior na przykład odroczy posiedzenie Sejmu do, dajmy na to, stycznia. No i co? Proszę pani, wszystko jest możliwe, dlatego że PiS nie tylko walczy o władzę, ale ludzie PiS-u walczą o to, żeby zostać na wolności. A to jest motyw, który może ich pchać do różnych awanturniczych zdarzeń. Więc na razie wszystko biegnie zgodnie z przepisami konstytucyjnymi, bo w Konstytucji nie jest nigdzie napisane, że prezydent musi powierzyć misję tworzenia rządu albo temu politykowi, który reprezentuje większość, albo temu, który reprezentuje mniejszość. Posiedzenie Sejmu 13 listopada to również jest zgodnie z przepisem konstytucyjnym. To jest ostatni termin, ale jednak konstytucyjny. Więc na razie nic się niekonstytucyjnego nie dzieje. Natomiast na co stać PiS? Ja uważam, że na wszystko, więc każdy wariant może być zastosowany. I uważa pan też, że na wszystko stać prezydenta Andrzeja Dudę w tej pomocy partii matce? Czy jednak Andrzej Duda będzie tonował ewentualne zapędy polityków Prawa i Sprawiedliwości? Andrzej Duda przez cały okres swojej kadencji nieraz udowodnił, że nie jest mężem stanu, że nie jest prezydentem, który chce reprezentować wszystkich Polaków, tylko to jest prezydent, który reprezentuje interesy swojego ugrupowania czy swojego obozu politycznego. Więc jakieś oczekiwania, że prezydent się natychmiast zmieni, że będziemy świadkami innych wydarzeń, te oczekiwania są nieuprawnione. Panie premierze, a te słowa nowego szefa gabinetu pana prezydenta Andrzeja Dudy, Marcina Mastalerka, który dosyć wprost, bez owijania w bawełnę, mówi, że Kaczyński powinien iść na emeryturę, że PiS zawaliło kampanię. To jest pana zdaniem jakiś sygnał zmian w Pałacu Prezydenckim, czy raczej po prostu osobista zemsta Marcina Mastalerka, który, jak wiemy, z Jarosławem Kaczyńskim no nie do końca się lubił? A to jest rewanż pana Mastalerka, który został odsunięty na wiele, wiele lat, teraz triumfalnie wraca i daje znać Kaczyńskiemu, że nieraz jeszcze usłyszy od niego przykre słowa. Mnie się wydaje, że Kaczyński pójdzie na emeryturę wtedy, kiedy będzie chciał. Nikt go do tego nie zmusi. On sam wybierze moment i zrobi to w jakimś też porozumieniu z innymi, no bo jest kwestia następcy. I im częściej Kaczyński będzie słyszał, że powinien odejść na emeryturę,
tym jego skłonność do przejścia na emeryturę będzie mniejsza. Jeżeli chodzi o konsultacje, które odbyły się w tym tygodniu w Pałacu Prezydenckim, uważa pan, że to był jedynie polityczny teatr? To była próba skupienia na sobie uwagi przez prezydenta Andrzeja Dudę, że przez chwilę jest takim języczkiem uwagi właśnie i osobą rozgrywającą? Czy jednak coś konkretnego, konstruktywnego mogło z tych rozmów wyniknąć, jak pan uważa? Oczywiście nie był pan uczestnikiem tych rozmów, ale na ile da się ocenić po relacjach uczestników tych rozmów, to jak pan to widzi? Nie, to był polityczny teatr, który umożliwił panu prezydentowi bycie w centrum uwagi. Więc z jego punktu widzenia to zostało bardzo dobrze rozegrane. Natomiast jeżeli chodzi o wartość merytoryczną, no prezydent od samego początku przecież wie jaka jest większość na sali sejmowej, kto ją reprezentuje, więc czegoś się miał dowiedzieć. No, dowiedział się to, co już od dawna wiedział. Pan mówi, że wie jaka jest większość, ale nie wiem, czy pan widział taki podsumowujący żart, podsumowujący tę sytuację w internecie, że 194 jest większe od 248. Wie pan, jak to się nazywa? Dudawanie. To tak a propos tego, że pan prezydent przez cały czas uważa, że no, nie widać tej konkretnej większości. Proszę pani, ale nie można podejrzewać prezydenta, że on nie wie, jaka jest większość. On doskonale wie. Ale na przekór temu będzie przestrzegał czy stosował różne możliwości, które maksymalnie odwlekają i pierwsze posiedzenie Sejmu, i moment utworzenia nowego rządu. Jeżeli chodzi o pierwsze posiedzenie Sejmu, to już wiemy, jaki jest termin. To jest ostatni termin. Natomiast jeżeli chodzi o utworzenie nowego rządu, złożenie dymisji, no to się dopiero wszystko pokaże, bo zgodnie z konstytucją pan Morawiecki powinien złożyć dymisję rządu najpóźniej w dniu pierwszego posiedzenia Sejmu. Może zrobić wcześniej oczywiście. Ale i tak przecież pan prezydent powierzy panu premierowi misję wypełniania obowiązków premiera. Więc tu się nic przez długi czas nie zmieni i to może wprowadzać takie zniecierpliwienie do elektoratu, który głosował na Platformę czy na inne partie opozycyjne, no bo mijają tygodnie i się nic nie zmieni. Nie zmienia. Ci sami ludzie w telewizji, ci sami ludzie w rządzie, więc będzie coraz bardziej natarczywe pytanie, co jest i dlaczego się nic nie zmienia. No właśnie, ale czym to niecierpliwienie, pana zdanie, panie premierze, może się objawić? Jakie mogą być jego konsekwencje? Zawodem. Ludzie pomyślą sobie, no napracowaliśmy się, staliśmy w kolejkach, a tutaj mijają kolejne tygodnie i się nic nie zmienia. Ja uważam, że Donald Tusk jako już uzgodniony kandydat na premiera mógłby utworzyć taki rząd in spe, to znaczy wybrać przyszłych ministrów, kandydatów na ministrów i od czasu do czasu się z nimi spotykać, pracując nad koncepcją przejęcia władzy, pierwszymi aktami legislacyjnymi. Ja to zrobiłem w 2001 roku i to zdało egzamin. Ale to, jakby pan to nazwał, to jest taki rząd, no właściwie, jak rząd in spe, po prostu. Okej, okay, bo zawsze mówiło się gabinet cieni, różne nazwy na to padały, ale rozumiem, że tutaj chodzi rząd o... Rząd in spe, to znaczy taki rząd, który ja w momencie uzyskania możliwości staje się prawdziwym rządem. Przejmuje władzę. Panie premierze, a dlaczego pana zdaniem Donald Tusk tego nie robi i czy popełnia błąd, a może oczekujemy zbyt szybkich działań jednak, no bo 2 tygodnie od wyborów nawet jeszcze nie minęły. No trudno mi powiedzieć. Być może Donald Tusk ma w zanadrzu inny pomysł, ale według mnie to przeciągający się proces tworzenia rządu i objęcia władzy
może być dla dzisiejszej opozycji o tyle niebezpieczny, że będzie narastało zniecierpliwienie wśród wyborców. I to pytanie, co się dzieje, dlaczego jeszcze Morawiecki jest premierem, dlaczego jeszcze inni ministrowie są ministrami, dlaczego jeszcze w telewizji widzimy te same twarze. Te pytania będą narastać. No tak, tylko chyba wyborcy opozycji zdają sobie sprawę z tego, że ta zwłoka nie wynika z winy ugrupowań opozycyjnych. Oczywiście, że nie, ale będzie takie pytanie, no to o sprawczość, o skuteczność. No. Mhm. Wybraliśmy nowe władze, a one nie potrafią przeprowadzić najprostszych rzeczy. A czy skutecznością, pana zdaniem, wykazał się lub też blisko skuteczności jest Donald Tusk po spotkaniu w Brukseli z szefową Parlamentu Europejskiego, z szefową Komisji Europejskiej? Wiemy, że padły bardzo konkretne deklaracje w tej sprawie, w sprawie wypłaty środków z KPO z ust Ursuli von der Leyen. Padła deklaracja szefowej Parlamentu Europejskiego o absolutnym wsparciu dla nowego rządu w odbudowywaniu pozycji Polski w strukturach unijnych. Czy ta wizyta Donalda Tuska to pana zdaniem był dobry ruch, z którego rzeczywiście wynikają jakieś praktyczne korzyści dla nas jako obywateli? Przyjazd premiera Tuska był bardzo potrzebny i zrobił tutaj bardzo dobre wrażenie. Zresztą otrzymał zaproszenie do przemówienia na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, jak zostanie premierem oczywiście. Więc myślę, że jeżeli ktoś jeszcze tutaj w Brukseli czy w Strasburgu wątpił w proeuropejskie skłonności nowych władz, to już nie wątpi, wszyscy będą niecierpliwie czekać. Jest ciekawa sprawa, która została wczoraj wyartykułowana przez Donalda Tuska, że uzyskanie pieniędzy z KPO nie wymaga dokończenia procesu legislacyjnego, czy zakończenia procesu legislacyjnego. Donald Tusk nie chciał rozwinąć tej kwestii, natomiast tutaj w okolicach Komisji Europejskiej mówi się, że z punktu widzenia Komisji to jest obojętne, czy praworządność zostanie w Polsce przywrócona ustawami czy rozporządzeniami Rady Ministrów. Więc być może to jest jakiś ślad, bo jak pani wie, rozporządzenie Rady Ministrów jest również akt prawny i ono nie wymaga akceptacji podpisu prezydenta Rzeczypospolitej. Mhm. Donald Tusk powiedział dokładnie tak. Musimy pokazać praktyczne pierwsze kroki i one powinny wystarczyć, abyśmy otrzymali pieniądze z KPO. Jeżeli prezydent szybko uzna fakty i realia i pozwoli szybko tworzyć rząd, to ja gwarantuję szybkie wypłaty z KPO. I znów wracamy do punktu wyjścia. Jeżeli prezydent szybko uzna fakty i realia. Nic na to nie wskazuje, żeby prezydent szybko uznał fakty i realia. I w kontekście wypłaty środków z KPO, ale nie tylko z KPO, bo my zapominamy, że zagrożone są wypłaty także z Funduszu Spójności. Czy to, co robi prezydent w tej chwili, mimo że trzyma się ram konstytucyjnych, co pan podkreślił, wpływa pana zdaniem na bezpieczeństwo finansowe naszego kraju? No oczywiście, dlatego że te pieniądze są bardzo potrzebne. I prezydent obiektywnie działa niekorzystnie na stabilizację finansową naszego kraju i na inne kwestie wynikające z cyrkulacji finansowej. Więc w tym przypadku prezydent jest człowiekiem, który wyrządza szkodę państwu polskiemu. Panie premierze, ja nie wiem, czy pan słyszał słowa jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości, pana, muszę sobie przypomnieć, Daniela Milewskiego, który bardzo szczerze z opinią publiczną wczoraj zagrał i powiedział dość wprost, cytuję: zadaniem PiS, jak również prezydenta Andrzeja Dudy, jest niedopuszczenie do tego, by Donald Tusk został premierem. Zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Dość wprost mówi poseł PiS-u, że zadaniem PiS i prezydenta jest niedopuszczenie Tuska do władzy. No tak, to jest bardzo wymowne. Ja sądzę, że prędzej czy później Donald Tusk zostanie prezesem Rady Ministrów, ale raczej później niż prędzej.
i zarówno prezydent, jak i obecny rząd, który jest jeszcze przecież rządem, będzie wszystko robił, żeby tak się stało. Natomiast tutaj najważniejsze według mnie jest posiedzenie pierwsze posiedzenie Sejmu. Bo jeżeli Sejm się ukonstytuuje, będzie nowy marszałek, nowe prezydium Sejmu i tak dalej, ta większość wreszcie będzie mogła przystąpić do działania. To jest wiele możliwości, aby tą mękę PiS-u skrócić. Nie chcę o tych możliwościach mówić, bo przypuszczam, że otoczenie Donalda Tuska też nad tym pracuje. Ale zapewniam panią, że są takie możliwości. Żeby skrócić mękę PiS-u, w jakim kontekście? Żeby przyspieszyć tworzenie rządu. Mhm. No, poza tym parlament może sobie działać niezależnie od tego, czy rząd już jest powołany, czy nie. I większość może normalnie przyjmować ustawy. Stąd też duże, według wielu, prawdopodobieństwo scenariusza, że marszałek senior odroczy na nie wiadomo kiedy właściwie, w kontekście najbliższych tygodni, kolejne posiedzenie, tak żeby nie można było wybrać marszałka i prezydium. Proszę pani, to byłoby działanie absolutnie niekonstytucyjne, dlatego że marszałek senior jest powoływany tylko po to, żeby otworzyć pierwsze posiedzenie Sejmu i zniknąć. Natomiast organizacje Sejmu i tak dalej wykonują nowe władze, czyli nowe prezydium Sejmu i tak dalej. Więc jeżeli oni by się na coś takiego poważyli, to mam nadzieję, że nie tylko Sejm zareaguje, ale również opinia publiczna. Panie premierze, a czy pan jest spokojny o sytuację w ramach przyszłej prawdopodobnie koalicji opozycyjnej? Wiemy, że kolejną strategią Prawa i Sprawiedliwości jest granie na czas po to, żeby jak najbardziej skłócać wewnętrznie koalicję obywatelską z PSL-em, trzecią drogą, z lewicą, żeby te partyjne doły, jak to się nieładnie mówi, naciskały na partyjne góry, aby jednak być może z PiS-em ponegocjować. Coraz częściej pojawiają się w przestrzeni publicznej słowa krytyki w stosunku do rozmów koalicyjnych. Pani Biejat z lewicy, która jest uznawana za jedną z kandydatek na marszałkinię Senatu, mówi o tym, że nie podobają jej się te rozmowy, że w trakcie nich jest mowa o stanowiskach, a nie o programie. Pan Sawicki, Marek z Polskiego Stronnictwa Ludowego, mówi, że Kosiniak-Kamysz byłby lepszym premierem niż Tusk. No troszkę zaczynają chyba niektórzy politycy opozycji tańczyć tak, jak zagra im Prawo i Sprawiedliwość. Proszę pani, to wszystko jest wyrazem niedojrzałości i takiej dziecinady. Niestety nie wszyscy politycy w Sejmie dorośli do wykonywania tych ważnych powinności. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłą opozycję, PiS często twierdził, że ta opozycja, która przestaje być opozycją, to jest opozycja totalna. Otóż PiS dopiero pokaże, co to znaczy opozycja totalna. I przyszły rząd i przyszła większość parlamentarna będzie miała szalone kłopoty, dlatego że PiS codziennie będzie udowadniał, że obywatele się pomylili i że być może trzeba szybko organizować następne wybory. A będziemy świadkami wielu bardzo mocnych wydarzeń. Panie premierze, już na sam koniec, gdyby pan dzisiaj miał okazję spotkać się z Donaldem Tuskiem i coś mu poradzić, to co by to było? Nie, ja nie jestem od doradzania. Jedną rzecz tutaj pani powiedziałem. Chodzi o ten rząd INSPE, ale Donald Tusk jest dorosłym politykiem, wie jak zachowywać się w takiej sytuacji, więc ja nie jestem jego doradcą i nie będę nic doradzał. Leszek Miller, były premier. Bardzo dziękuję panie premierze za to spotkanie. Pozdrawiamy bardzo ciepło i do zobaczenia. Dziękuję. Czują państwo, gdzie Mirosław Oczkoś? Otóż u Joli, w troskliwych rękach Joli jeszcze, ale już za chwilę będzie tutaj u nas w studiu. Także zapraszam państwa na spotkanie z doktorem Mirosławem Oczkosiem. Zdołano skutecznie stworzyć takie potężne zjawisko urojonej rzeczywistości. I ta urojona rzeczywistość opanowała umysły bardzo znacznej części Polaków.
No i doprowadzono do mobilizacji. Wszyscy dzisiaj tutaj jednym głosem apelujemy do prezydenta Dudy, żeby nie marnował ani sekundy więcej naszego czasu. Nasz czas, nie czas polityków, ale Polek i Polaków jest bezcenny. Panie prezydencie, nie ma na co czekać. Niezależnie od tego, jaki będzie ostateczny dla Polski wynik tych wyborów, to chciałbym państwu powiedzieć, że będziemy konsekwentnie walczyć o państwa sprawy, państwa interesy i o Polskę. Bo Polska jest dzisiaj zagrożona. Zagrożona koalicją zdrady, która jest nazywana, sama się nazywa koalicją demokratyczną. Koalicją, która budzi taką radość niemieckich polityków w Parlamencie Europejskim, niemieckiego kanclerza Scholza, i to nie jest przypadek. Jestem dzisiaj tutaj w siedzibie Komisji Europejskiej, żeby przyspieszyć proces powrotu do takiej pełnej obecności Polski w Unii Europejskiej. Wracamy na tę drogę z pełnym przekonaniem, że taka jest wola polskich wyborców. Jestem tutaj oczywiście wciąż jako lider opozycji, nie jako premier, ale czas płynie i to nieubłaganie. Musiałem podjąć tę inicjatywę, zanim dojdzie do ostatecznych rozstrzygnięć powyborczych, ponieważ trzeba użyć wszystkich, nawet niestandardowych metod, aby ratować pieniądze, które Polsce się należą. Nie dajmy się oszukać, bo to jest próba znalezienia alibi, to jest próba znalezienia usprawiedliwienia po to, aby nie realizować ich obietnic. My udowodniliśmy, że wszystkie zapowiadane programy, które wcześniej omawiamy z Polakami, są potem wdrażane. Państwa gościem dr Mirosław Oczkoś, specjalista do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Przedstawiać nie muszę oczywiście, ale zrobię to. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaskoczył pana prezydent tym, że wczoraj nie posunął sprawy do przodu, podsumował jedynie konsultacje z komitetami wyborczymi i stwierdził, że jest, cytuję, dwóch poważnych kandydatów na stanowisko premiera? Nie, w ogóle mnie niczym nie zaskoczył. Spodziewałem się coś w tym stylu. A te słowa o dwóch poważnych kandydatach w sytuacji, kiedy taka, a nie inna jest arytmetyka sejmowa, kiedy 248 naprawdę jest większe od 194, to mówienie o Mateuszu Morawieckim, że jest poważnym kandydatem, to jest poważne traktowanie wyborców? No każdy może żartować jak chce. No i tylko kwestia poziomu żartów. Czy to są suchary, czy to są żarty trafione, czy... No prezydent po raz kolejny pokazał, że nie jest prezydentem wszystkich Polaków, bo jak można traktować poważnie właśnie chociażby taki tekst, że jest dwóch równorzędnych, czy tam dwóch poważnych kandydatów, skoro no to już jest, już nawet chyba nie trzeba o tym mówić, że nawet dziecko wie. No ale skoro Prawo i Sprawiedliwość ma takie doświadczenie, że przegrana 1 do 27 to jest wygrana, zresztą całe 8 lat tej koalicji pokazywało, czy głównie Prawo i Sprawiedliwość i Ziobry, że wszystkie pojęcia są odwrócone, nic się nie zgadza. Troska o państwo, no to teraz widzimy, jak wygląda troska o państwo, to no jest taktyka spalonej ziemi. W zasadzie jeszcze potrzebują spalić budynki, zatruć wodę i nie wiem, co jeszcze można zrobić, żeby ci, którzy przyszli, nie byli w stanie nawet się jakoś ogarnąć i wyżywić. Szkoda, że to jest kosztem Polek i Polaków i to pokazuje, jakie nieszczęście spadło na nasz kraj przez te 8 lat, że ludzie zapatrzeni tylko w własne kariery, pieniądze, to co ja o pani dyrektor mówiłem, to hasło nie patrz dal, wal po szmal, no to przecież jest, no to widzimy na co dzień, co się dzieje. A jeszcze, ponieważ my patrzymy obrazami, to poza tym obrazem prezesa w kolejce do głosowania, to wczoraj też był taki bardzo symptomatyczny obraz, jak redaktor Adamek próbowała się dowiedzieć. Pozdrawiamy Agatkę. Tak, naprawdę, podziwiam panią redaktor. No i stali, no, żeby było śmieszniej, minister... Pan Gliński, dwóch z Ministerstwa Kultury. Kultury, właśnie. I chyba pan Wąsik, prawda? I tak, i pan Wąsik, który jak zwykle niczego nie rozumie. W związku z tym taki obraz arogancji, buty... Tylko może przypomnijmy, bo nie każdy z widzów pewnie wie, o czym mówimy. Wczoraj zaświadczenie w Sejmie, o wyborze, tak, odbierano
odbierali posłowie i posłanki. I moja serdeczna koleżanka Agata Adamek z TVN24 podeszła do pana Glińskiego, do pana Sellina i do pana Wąsika, żeby zapytać ich o możliwość stworzenia większości przez Prawo i Sprawiedliwość, po czym panowie rubasznie śmiejąc się i trzymając za brzuchy udawali, że nie słyszą, co mówi. Tak. Pominęłam coś? Było jeszcze? Było jeszcze, że tendencyjne pytanie, czyli co wyklucza niesłyszenie, ale no rozumiem, że logiki w tym nie ma. No i na końcu jeszcze próbował się do tego dołączyć pan Wąsik, który dłuższy proces chyba rozumienia tego, co powiedzieli koledzy, też próbował czymś tam zażartować. To jest przerażający obraz ludzi władzy. Nie była to kultura panów z Ministerstwa Kultury. To nawet nie jest tam z kultury, to przy kulturze nie leżało nawet. Ale to pokazuje to dużo. Pokazuje w zasadzie wszystko, co mówimy na ten temat. Co się musi dziać jeszcze poza kamerami, skoro nie są w stanie się powstrzymać przed kamerą. Odpowiedzieć na proste pytanie, tak? Nawet powiedzieć, że przepraszam, nie dzisiaj, albo proszę przyjść jutro, albo coś tam jeszcze, a to takie, taka szydera, jak chłopcy w piaskownicy, że tam nie słyszymy. No i to pokazuje... Najlepiej świat, czy chyba o szydzących jednak. To jest oczywiste, no ale nie powstrzymali się jednak. To znaczy, że są zdemoralizowani politycznie. To a propos niepowstrzymywania się przed czymś, cytat z pana, już znany, posła Milewskiego. Może on właściwie chyba wszystko rozstrzyga i spadają maski i wątpliwości żadnych nie powinniśmy mieć. Mówi pan Milewski raz jeszcze tym z państwa, którzy dołączyli do nas niedawno, przypomnę. Zadaniem PiS, jak również prezydenta Andrzeja Dudy, jest niedopuszczenie do tego, by Donald Tusk został premierem. I zrobimy wszystko, żeby tak się stało. No. Nic dodać, nic ująć. 34-letni poseł mówi, co jest zadaniem prezydenta i że zadaniem prezydenta jest niedopuszczenie do tego, aby jakikolwiek polityk, już nieważne czy to Tusk, czy nie Tusk, został premierem. No, ponieważ to, tak pewnie się mówi w kręgach na boku, a tutaj tak jak mówię, buta i arogancja. Na pewno słyszę od starszych kolegów, spokojnie, nie przejmuj się, damy radę, wykończymy ich. To jest niebywałe. Nie znam takiej historii po 89 roku, żeby ktoś tak mocno się odrywał od rzeczywistości. I tak działa na szkodę Polski, bo tutaj nie ma się co oszukiwać. To jest działanie na naszą szkodę. Wizerunkowo to wygląda koszmarnie, ale jak widać, to się tym nikt nie przejmuje. Była Rada Europejska i pan Mateusz też się nie powstrzymał od dalszych kłamstw. To wygląda tak, jakby kampania trwała dalej. Ale panie doktorze, przecież Mateusz Morawiecki wczoraj jechał na szczyt Rady Europejskiej, stanął przy dziennikarzach i powiedział, że będziemy wetować pakt migracyjny, podczas gdy szczyt dotyczy czegoś zupełnie innego. No. Bo dotyczy kwestii sytuacji na Bliskim Wschodzie i dotyczy kwestii tego, co się dzieje się w Ukrainie. Nie ma tam mowy o migrantach, a pan premier staje i mówi, będziemy wetować pakt migracyjny. No, ale nie wiem, czego pani tak to jest zdziwiona. No to jest hasło, kłamstwo to nowa prawda i tam nie ma już słowa prawdy. Telewizja rządowa wróciła na tory. No, takim kuriozum, które w ogóle jest, prawda, dawno nie widziałem czegoś takiego. Listwo broni wolności tak, mediów? Wolności mediów to w ogóle już dwa słowa, które są nieprawdziwe. Podpisane przez działaczy mediów rządowych. Tak, czyli obrońcy wolności słowa. Działacze podpisali, że chcą być dalej działaczami. Ale to trzeba mieć specyficzną konstrukcję jednak psychiczną, moralną, prawda? No ale przykład idzie z góry, skoro można takie rzeczy popychać, no to się popycha. I to widać tak, jakby się nic nie zmieniło. To jest taktyka na obrzydzenie nam tej demokracji, na zabicie entuzjazmu ludzi. To jest największa zbrodnia, poza tym, że oczywiście dzieją się zbrodnie tak zwane finansowe, bo kolejna już afera wypływa. No ludzie nie mają hamulców. Prawo i Sprawiedliwość suwerenna, czy jak to tam się teraz nazywa? Suwerenna nadal. Tak, suwerenna jeszcze. Polska. I ja nie wiem, czy pan Ziobro się nie moczy w nocy na temat Niemców, bo tam Niemcy nie schodzą w ogóle z ust. A nowa koalicja to koalicja zdrady. A Unia Europejska będzie jednym państwem, a Polska niemieckim landem. No tak, a po prostu stonka ziemniaczana wyje tym razem pszenicę. Nie? No to bez znaczenia. No to jest taka gra, zresztą to wszyscy grają jakąś grę, natomiast widać, jaki jest wielki ból, żeby oddać władzę. Tak? No. Ale pan się tego spodziewał. Przecież ja pamiętam podczas tych naszych spotkań, kiedy mieliśmy wydania Ekspresu Biedrzyckiej Piątkowe, te wybory 2023, to pan niejednokrotnie powtarzał, że to nie będzie łagodne przekazanie władzy.
z klasą przekazanie to, władzy. To w ogóle tam słowo klasa to... To znaczy, ja też to nie są moje jakieś domysły, tylko patrzę na to, co się działo, bo jeżeli ktoś startuje i nie wiem, w 2015 roku mógł mieć ktoś wątpliwości jeszcze, że... bo zapowiadała ta władza, co będzie robiła. Natomiast po 8 latach już nie musi niczego mówić, bo my wiemy, co będzie robiła. Każde odstępstwo od tego scenariusza będzie dla ludzi zdziwieniem. Natomiast to jest przeżarcie. To, co tutaj premier Miller powiedział, ta obawa przed więzieniem, przed sądem na początek, odkrywaniem różnych rzeczy jest większa, bo to jest tak jak w gangu jest, nie wiem, ja myślę, że to są grupa drobnych cwaniaczków, ale na dużą skalę. Jest wspieranie się prawo omerty, tam, znaczy to nie mówimy i tak dalej. Ale to ja powtórzę jeszcze raz to, co już pani redaktor mówiłem. Do pierwszego świadka koronnego. I teraz wszystko, co się da przeciągnąć, czyli te wszystkie triki, które są możliwe i niemożliwe, będą wykonywane. Ja bym chciał zobaczyć głosowanie nad budżetem, bo prawdopodobnie będzie to budżet przez ten rząd przyjęty, bo nie będzie wyboru na ten krótki czas. Czyli trzeba będzie przyjąć budżet. Znaczy przyjęty przez nowy, ale w niezmienionej formie. Może tak, bo nie będzie na to czasu. Nie będzie czasu. No i teraz chciałbym zobaczyć, jak będą głosowali przeciwko swojemu budżetowi. No to już jest kwadratura trójkąta, no to jest mało powiedziane, to jest obłęd. To jest prawda. Polityczny obłęd. Panie doktorze, to teraz tak, przeanalizujmy sobie te możliwe scenariusze. Jeżeli jakimś zapomnę, to proszę mnie uzupełnić, bo zupełnie hipotetycznie. Prezydent czeka jeszcze kilka dni, wychodzi, mówi, powierzam misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi. Na przykład. To jest jeden scenariusz. Drugi scenariusz jest taki, że wychodzi, mówi... ponieważ nie mam tutaj przed nosem umowy koalicyjnej partii opozycyjnych, misję tworzenia rządu powierzam poważnemu kandydatowi Mateuszowi Morawieckiemu. Jakby przypadkiem umowa była do tego czasu, to powie, że mają uszy nieumyte, bo im sprawdził. Nie? Lub też mamy pierwsze posiedzenie Sejmu 13 dnia listopada. Wychodzi marszałek senior, którym jest ktoś z Prawa i Sprawiedliwości, bo jest chyba do wyboru Macierewicz, Terlecki i Kaczyński. Wychodzi marszałek senior i odracza posiedzenie Sejmu do stycznia. No... co powoduje, że jest duże prawdopodobieństwo nieprzyjęcia budżetu do 31 stycznia i rozpisanie wcześniejszych wyborów. Który z tych scenariuszy, pana zdaniem, jest najbardziej prawdopodobny? Jest jeszcze... Czy żaden z nich? Czy o jakim zapomniałam? Jest jeszcze jeden scenariusz, to znaczy tego 13, powierzenie misji tworzenia rządu jednemu z tych fantastycznych kandydatów, czyli Mateuszowi Morawieckiemu, no i wtedy on będzie to przeciągał. Tam zresztą chyba jest 2 tygodnie jeszcze po pierwszym posiedzeniu Sejmu i to może też prezydent przeciągnąć. Dopiero po 2 tygodniach może desygnować. Później 2 tygodnie cudowny kandydat zbiera, ma ją przecież, to tym będzie szukał. Czyli i to jest ta wersja łagodniejsza, że po tych 2 tygodniach będzie drugi krok konstytucyjny, czyli Sejm. Natomiast rzeczywiście chyba gra idzie o to, żeby Sejm się nie ukonstytuował, bo tak jak tutaj już rozmawialiście z panem Millerem, wtedy już ten Sejm ma bardzo duże kompetencje i przejmuje dużo rzeczy. Może sobie już sprawy legislacyjne ogarnie. Tak, no i teraz jest pytanie, to też po desygnowaniu tego marszałka seniora będzie ciekawe, bo na ostro to będzie za każdym razem. Chyba najmniej bym był sobie poradził z tym prezes Kaczyński. Natomiast i pan Terlecki, i pan Macierewicz będą tutaj, spokojnie pójdą na ostro. Mogą pójść na ostro, tak. Czyli przeodroczyć tam, ile się da. To który z tych scenariuszy jest najbardziej prawdopodobny, pana zdaniem? Nie jestem w stanie wskazać. Znaczy, powiem szczerze, że jakby Prawo i Sprawiedliwość poszło na te wcześniejsze wybory, to myślę, że to będzie absolutnie bój ich ostatni. Natomiast szkoda naszego kraju po prostu. No dobrze, a jest pan tego pewien? Czy to będzie ostatni bój? Czy nie uważa pan, że ludzie, którzy tak licznie poszli do wyborów, którzy... stworzyli historię na nowo właściwie 15 października, bo to 75% to jest historia. Nie powiedzą, mamy po prostu wszystkiego dość. Dajcie nam wszyscy święty spokój. Poszliśmy, nie udało się, drugi raz już tego nie zrobimy. O, ja myślę, że my Polacy w takiej sytuacji pójdziemy jeszcze bardziej, ale też jest jeszcze jeden scenariusz, który jest możliwy, a mianowicie spacer wielu tysięcy wyborców do pana prezydenta
z uprzejmą prośbą jednak o desygnowanie zwycięzców wyborów na premiera. Pani Ala pisze tutaj, najbardziej prawdopodobny jest bunt Polaków, ale z drugiej strony mamy też komentarz, a miało być tak pięknie. Ludzie zaczynają się niecierpliwić, ludzie zaczynają tracić nadzieję i wierzyć w to, że się uda. Nadzieję nie wolno tracić. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście, jak nas już tak bardzo ktoś wkurzy, a jesteśmy na granicy wkurzenia, no to się może skończyć kryterium ulicznym, co byłoby fatalne oczywiście. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość działa cały czas pod dyktando Jarosława Kaczyńskiego i jego wyobrażenia o świecie. Natomiast ja bym dostrzegł jeszcze jedną możliwość, a mianowicie, że tutaj pan prezydent, który ma teraz pamięć zewnętrzną i odwagę zewnętrzną w postaci pana Mastalerka, jednak próbuje też wpisać się w grę partyjną. Bo wybory zostały, znaczy władza została przegrana. Ja podam przykład, bo pani cytowała tutaj też, że pan Mastalerek powiedział, że już Kaczyński poszedł sobie na emeryturę. I że PiS zawaliło wybory. Kto odpowiedział? Tak. Odpowiedział kuzyn Jarosława Kaczyńskiego, pan Tomaszewski. No w iście takim brawurowym stylu mówi, sam sobie idź na emeryturę. Czyli... A twoja mama jest głupia, jeszcze powinna powiedzieć. Bo to jest to, bo to jest to, bo to jest to. To jest piaskownica, taka trochę bez piasku może jeszcze. Ponieważ nie wytrzymał, to znaczy, że tam się musi gotować w środku, czyli być może, bo przecież pan Mastalerek nie cierpi pana Kaczyńskiego. Z wzajemnością. Znaczy właściwie najpierw nie cierpiał Jarosław Kaczyński pana Mastalerka i pan Mastalerek... No i pani Gos jeszcze, tak? To jest dosyć urażony. Duża sytuacja. I poza tym, że trwa ten rabunek cały czas i czyszczenie to, co się da, to też jest wewnętrzna walka. I być może tutaj też pan prezydent, który w partii gra absolutnie powyżej swoich możliwości, no, nie ma takich właściwości, no zawistował. Bo jeżeli byłoby tak, jak myślimy, że dostanie pan Morawiecki misję twojego rządu, no to w zasadzie będzie to jedna wielka kompromitacja, bo będzie musiał się wczuć, będzie musiał kiszczakować, prawda? Będzie coś tam się dzieje i tak dalej. No to jest skazany na porażkę. Jeżeli jest skazany na porażkę, no to taka porażka dla polityka jakiegokolwiek już, to go przekreśla, czyli nie wchodzi w te akcje. Być może wróci ktoś z Brukseli, no pan Brudziński uciekł do Brukseli według jego postrzegania świata, czyli zwiał na europosła, no to będzie musiał wrócić i coś z tym zrobić. Pan Sobolewski nie wytrzymał ciśnienia chyba żony jednak, mimo wszystko. Pan Terlecki się chyba już nie nadaje. To nie są te czasy hipisowskiej komuny, kiedy był psem i potrafił to rozdzielać. Psem był, proszę państwa, gdyby ktoś nie wiedział, taki pseudonim sobie miał. Tak przyjął taki pseudonim, tak, tak, tak. No, to myślę, że to nie pracował nasi widzowie już wiedzą. O. Natomiast po czym można poznać jeszcze, że to się sypie. Minister Obrony Narodowej, trzeci żołnierz Rzeczpospolitej chyba, już sobie załatwił, że będzie szefem klubu, czyli ucieka z pola walki. No i mamy wojnę. A jeszcze zapowiedź komendanta głównego policji, że wraz z komendantami wojewódzkimi idzie na emeryturę, to co to jest? Czyli słowa słowami, czyny czynami. Tak, czyny dezercja... świadczą o tym, że PiS już jest pogodzony z tym, że straci władzę, tak? Czy nie wiem, czy jest pogodzony, w sensie pogodzony, ale tak? Już taka możliwość już jest na stole, tak. Absolutnie, to nie jest hipotetyczne. Bo trwa jedna wielka ucieczka, tak? No i pytanie jest teraz takie, kto się załapie, kto się nie załapie i na co się załapie. Jest dużo niezadowolonych ludzi w PiSie, którzy nie weszli, bo byli na złych miejscach, na przykład na liście wyborczej, albo ktoś wszedł, kto miał nie wejść i wykosił. Słyszałem, że trwają bardzo intensywne rozmowy, nie powiem kogo, ale żeby jednak przeciągnąć kilku posłów również z PiSu na stronę opozycyjną. Ale podobno posłowie, niektórzy tacy z dalszych ław poselskich, to sami się zgłaszają. Ja nie wiem, na ile to jest prawda oczywiście, bo to są rzeczy nieweryfikowane. Tych plotek w tej chwili jest mnóstwo, trzeba je dzielić przez 10. Tak, albo lepiej. Ale to działa w dwie strony, bo PiS przyjął założenie, że wszystko, co wymyślił, to jest genialne i fantastyczne. I że działa tylko w jedną stronę. No, jest też po drugiej stronie kilku mocnych zawodników, którzy mogą zrobić dokładnie rzecz odwrotną. Mało tego, ci, którzy są nieumoczeni w PiSie, mogą mieć w tym dosyć duży
duży interes, żeby jednak przyjść do demokratycznej opozycji. Ja nie mówię, że do Platformy, ale do ukochanego PSL-u już mogą przyjść. No nawet pan Czarnek, przecież nie wiem, czy pan słyszał. Słyszałem. Mówić, naprawdę to byłby ludowcem, gdyby nie był PiS-owcem. Oczywiście, to ma wypisane ma na twarzy, że po prostu w PiS-ie się męczy, a w PSL-u mógłby być. No dobrze, wracając do kwestii związanych z przekazaniem władzy. No, z wyrwaniem raczej władzy. Stanisław Karczewski, pamięta pan, były marszałek Senatu. Pamiętam. I teraz uwaga, co mówi. Będę cytować. Państwo, to jest nasza tradycja, jeżeli państwo stoją, to proszę usiąść. Pan Karczewski mówi rzecz następującą. Jeżeli będziemy opozycją, nie będziemy opozycją totalną, ale w przypadku, gdy będzie łamana konstytucja, będziemy bardzo głośno protestować. Nie wyobrażam sobie działań, które będą łamały konstytucję. No, następny dowcipniś się pojawił. Tam jest taka tendencja w ogóle do tego humoru. Wszyscy zazdroszczą panu Glapińskiemu tych stand-upów, które ma większe. No i każdy próbuje zabłysnąć jakimś fajnym bombmotem. No, łamanie konstytucji jest jednym z ciekawszych bombmotów, które się pojawiają. Władza, która za nic miała konstytucję i przepisy prawa i w ogóle wszystkiego, co tam się tylko da. Teraz ola Boga, konstytucja będzie łamana. Wróćmy na krakowskie przedmieście, do Pałacu Prezydenckiego. Zakończmy wątek, jeżeli mogę prosić Marcina Mastalerka, bo teraz pytanie. Jaką wagę i jaki ciężar pana zdaniem mają te jego słowa o Jarosławie Kaczyńskim, o zepsutej kampanii Prawa i Sprawiedliwości, bo no wiemy, że na tym poziomie polityki słowa nie padają od tak. One się nie wymsknęły panu Mastalerkowi, wiadomo było, że one mają być wypowiedziane. I teraz, czy to nie jest przypadkiem próba budowania nowego ośrodka na prawicy, ośrodka prezydenckiego, że prezydent nie zaczyna z panem Mastalerkiem i paroma innymi osobami walczyć o władzę na prawicy? No wiemy, że ma niespełna 2 lata do końca kadencji. To jest dobry czas na stworzenie swojego środowiska prawicowego. I zagrożenie na przykład panu Ziobrze, którym oczywiście ostrzy sobie ząbki na bycie liderem prawicy po Jarosławie Kaczyńskim. No to już trochę odpowiedziałem na to wcześniej. Nie wiem, czy ośrodek prezydencki. Pewnie pan Mastalerz ma takie ambicje. A pan Duda? Pan Andrzej Duda jest politykiem o niedużych właściwościach, jeżeli chodzi o przywództwo, o zarządzanie. Ja wiem, że Urząd Prezydenta tutaj coś takiego pokazuje, natomiast ten trop również może być prawdziwy, bo poza słowami jest jeszcze mowa ciała. Nie widziałem, żeby pan prezydent wręczał nominację komukolwiek z takim misiem, czyli wykonał z panem Mastalerkiem takiego naprawdę niedźwiedzia solidnego. No w zasadzie myślałem, że dojdą do karpia jeszcze, ale się powstrzymali. W związku z tym ten niedźwiedź był naprawdę solidny, czyli poszedł przekaz: Jarosław, zobacz, mam tutaj Mastalerka i nie zawaham się go użyć. I to trochę, to byłoby trochę pomiędzy, bo w momencie, kiedy nastąpi oddanie władzy, czy wyrwanie władzy, to tutaj, jak byłem panie redaktor w Wieczór Wyborczy, powiedziałem, że PiS się rozsypie, czyli rozłoży na ileś tam części. Tak. I były wątpliwości, że nie. A ja myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, jeżeli chodzi o politykę, że przegrany lider, który nie odpuści, bo sam przecież powiedział, że nie da się wynieść, chyba że politycznej śmierci dozna, znowu skupi grupkę ludzi wokół siebie, ta pierwsza kadrowa PC, nie wiem, tam zakon i tak dalej, a reszta będzie hulać, bo to nie jest kwestia tylko tego, że ci przy rządzie tracą wszystko, tak? Stanowiska i tak dalej, no i tak już mają jak chomiki wypchane te policzki tymi wszystkimi dobrami, ale to idzie w dół. Pozmieniano prawo w ten sposób, że na przykład, bo to też czytałem, że pan Obajtek w zasadzie może być pewny procesu działania na szkodę spółki. Mało tego, tam jest też taki zapis, który PiS zakładało, że wygra, bo to widać, że zakładało, że nie odda władzy. A mianowicie tam wicepremierów, wiceministrów i taki jest przepis, że można ich więcej niż było. No to myślę, że Donald Tusk skorzysta z takiej, że nie wszystko jest takie, jak się wydaje.
wydaje, że te miny są pozakładane. Zresztą my de facto nie wiemy tak naprawdę, jak dalekie są te zgliszcza i jak jeszcze będą te zgliszcza wyglądały. Gdzie są miny pułapki, gdzie są jakieś podstępy, mówię, gdzie jest zatruta studnia. To tego nie wiemy. W związku z tym, a ponieważ Donald Tusk znowu wyprzedził trochę ruch i pokazał, że jest w stanie to KPO i inne rzeczy jeszcze dostać pomoc, no to ich jeszcze bardziej rozsierdziło. Ale odpowiedzi na to nie ma, ponieważ władza, która gnije, a to jest widać, że władza gnije, popełnia różne błędy. Zresztą nic już nie spala, bo skoro nie można rozdać stanowisk, nie można utrzymać, nie wiem, cioci Gieni w zarządzie czegoś tam, albo wujka Mirka jeszcze... No jeszcze można i chyba ten czas właśnie też po to jest. Ale tak czy siak przy zmianie władzy, to nawet co by tam nie było, no to będzie, ja sobie wyobrażam taką dużą nogę, która po prostu z odzianym butem będzie wykonywała te ruchy takie, bo to nie jest, nie da się tam przyspawać do końca. Pewne rzeczy są możliwe, są niemożliwe. Pytanie jeszcze, kto ma wpływ największy na Andrzeja Dudę? No w tej chwili najprawdopodobniej właśnie pan Marcin Mastalerek. A wiemy, że pan Duda ma takie właściwości, że musi mieć kogoś, kto go tam wyprowadza, tak? Czyli uważa pan podobnie jak premier Miller, że prezydent daje czas tłustym kotom na to, żeby wyczyściły swoje brudne kuwety? To na pewno. To na pewno, bo to jest oczywiste. Pan prezydent był łaskaw zresztą wypowiedzieć kilka tam takich zabawnych bonmotów, typu, że konstytucyjny termin, tylko tam jest napisane, że w ciągu 30 dni, a nie, że po 30 dniach. No i też warto by przypominać panu prezydentowi, ja wiem, że to niczego może nie zmienić, ale że nie powstrzymał się nawet chyba wtedy na Westerplatte z panią Kopacz podczas święta powiedział, że prosi starą władzę, żeby nie wykonywała żadnych ruchów, tak. Nie podejmowała działań. A pamięta pan Beatę Szydło? No przecież też tak apelowała w 15 roku. Etc., prawda? No to właśnie teraz widać, jak to pan Horała robi jakieś biznesy z CPK. Znowu rodzina pana ministra Szumowskiego jest w tym PFR. No po prostu jest grabież. Jest te siły szybkiego rabowania. Rabują, co się da. Panie doktorze, to teraz wracając jeszcze do prezydenta. Prezydenta, który wczoraj powiedział oczywiście oprócz tego, że ma dwóch poważnych kandydatów na stanowisko premiera, to wykazał się taką daleko idącą, mam wrażenie, sytuacją braku logiki trochę myślenia. Oczywiście ja nie obrażam pana prezydenta, tylko on tak, mówi tak, że ma dwóch poważnych kandydatów na premiera, że Morawiecki zapewnił, że ma większość, a z drugiej strony mamy pierwszy raz sytuację, kiedy partia wygrana nie ma większości. No. No i... A czego pani tak to nie rozumie? Znaczy nie rozumiem tego związku przyczynowo-skutkowego, który wczoraj opinii publicznej opowiadał prezydent. Bo go nie ma. No nie ma żadnego związku przyczynowo-skutkowego. To jest... jeszcze bardziej wyrzuca z swojej głowy nielogiczne różne zestawienia. Pan Ziobro tylko jest lepszy od pana prezydenta. Że nigdy nie wiadomo, co mu mózg wyrzuci na język. I to jest taka sama sytuacja. No bo jeżeli nawet... Jeżeli byśmy poszukali, no dobrze, poszukajmy jakiejś logiki, że koalicja demokratycznych, czyli opozycji, ale wygrała większościowo, nie przedstawiła mu składu, nie ma umowy, tak? Tam nie ma... Tam. Tak. A czy pan Morawiecki przedstawił jakąś tam umowę koalicyjną z Ziobrem i tak dalej? No właśnie nie przedstawił. Nie no tylko właśnie. Z panem Ziobrą, ale także z panem Bielanym i z panem Ociepą. Proszę pamiętać, że tam są cztery podmioty w tej Zjednoczonej Prawicy. To się pani teraz, redaktor, naprawdę puściła fantazję. Aj, Michał, przecież mi jeszcze podpowiada, że Kukiz Paweł. Nasz śpiewak narodowy przecież. No Kukiz 15 myślę, że spokojnie może wstąpić do PiSu, w związku z tym nie ma tam żadnego problemu. Natomiast nerwowość władzy widać na przykład po wpisach pani sędzi Trybunału Konstytucyjnego. Ja pamiętam, jakie były afery 2015-2016, jak ówczesny prezes komentował coś prawnego, że nie wolno, że oni mają milczeć, żadnych Twitterów, żadnych wpisów i tak dalej. No skoro pani Pawłowicz nie wytrzymała, zresztą jeden wpis jest gorszy od drugiego, bo tam jest jeszcze drugi wpis, to znaczy, że tam naprawdę te portki się trzęsą. Że poza utratą władzy, to jest utrata jeszcze oczywiście stanowisk pobocznych i jednak mimo wszystko no, w praworządnym kraju ktoś jak łamie prawo, to staje przed sądem.
odpowiedź Donalda Tuska, jeżeli chodzi o ten wczorajszy występ pana prezydenta Andrzeja Dudy, jego słowa między innymi w sprawie tego, że on nie widzi umowy koalicyjnej, więc nie ma koalicji po stronie opozycji. Prezydent jest od tego, żeby wskazać kandydata na premiera, który ma szansę zdobyć większość w parlamencie. To nie jest rola prezydenta, aby recenzować czy uczestniczyć w tworzeniu umowy koalicyjnej. Czy prezydentowi Dudzie wydaje się zbyt wiele, jeżeli chodzi o jego własne kompetencje? No to już pokazał, ułaskawiając nieskazanych prawomocnym wyrokiem. I też była sprzedawana ta historia żółtej ciżemki, że to jest jego kompetencja. Wszystko w porządku, tylko to jest umiejscowione w jakichś realiach. Mhm. A ponieważ 8 lat jesteśmy pod napaścią barbarzyńców, którzy grabią, gwałcą, palą, mordują i kradną, no to gdzie tu szukać logiki? Naprawdę, no, to jest coś takiego, że jesteśmy zbutowani, zniszczeni, a ktoś mówi, trzeba przestrzegać prawa i konstytucji. No i tak wszyscy mówią, ale to za bardzo nie wiadomo, o co chodzi. No pan prezydent raczy żartować oczywiście w tej sytuacji, ale tutaj nie wiem, czy państwo pamiętają, ale na pewno pamiętają, że również zostali porównani ci, co chodzą do kina. Do świn. Do świn. No, to jak można do własnych obywateli takie rzeczy mówić? I ja rozumiem, że Donald Tusk, który ma tutaj największe doświadczenie polityczne, jest twardym zawodnikiem, też do pewnego momentu... Tego pana zdaniem? Wszystkiego? Ja myślę, że się spodziewał. Myślę, że się spodziewał. Tam były wypuszczane takie balony próbne, też przez komentatorów, różnych analityków, że tym razem będzie miał okazję wykazać się niezależnością i tak dalej. Tak, tak, pan Andrzej Duda. No to, żeby się czymś wykazać, to trzeba coś mieć takiego. No trudno naprawdę skakać wzwyż, jeżeli się nie ma tyczki, ma się nadwagę, no dobrze, tylko, i tak dalej. Wydaje się, że nie jedynym problemem Donalda Tuska jako osoby wskazanej, w tym między innymi oświadczeniu liderów, o którym też za chwilę porozmawiamy, jedynym problemem Tuska w tym momencie jako tego kandydata, no to zdaje się już nie być tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale także wypowiedzi szeregu teoretycznych partnerów koalicyjnych w przyszłym rządzie. Mhm. Wiemy, że taką strategią PiSu jest to, żeby skłócić koalicjantów. I to zaczyna chyba przynosić jakieś efekty. No bo jeżeli ja słyszę panią Biejat, która dość wprost, publicznie mówi o tym, że jej się nie podobają rozmowy koalicyjne, że tam chodzi wyłącznie o stołki, że rozmowa jest tylko o stołkach, że nie ma rozmów programowych. Jeżeli wychodzi pan Sawicki po oświadczeniu liderów, którzy mówią, że naszym kandydatem jest Tusk, mówi, że Kosiniak-Kamysz byłby lepszy, no to też może być gigantyczny problem dla Donalda Tuska. Kłopot jest taki, że tutaj najbardziej pan Sawicki zadziwił mnie na przykład, bo jest politykiem naprawdę już takim otrzaskanym z niejedną koalicją, niejedną sytuacją. Wszyscy młodzi posłowie, młode posłanki nie wytrzymują ciśnienia, bo ja nie słyszałem nikogo. No ale to ma być podobno marszałkini Senatu, no to jak ona może nie wytrzymywać ciśnienia, panie doktorze? No to pokazuje, że może się nie nadaje do tego na tym etapie jeszcze, tak? Bo ja nie mam pretensji w ogóle, bo no, ludzie różnie się zachowują, ale jeżeli ma być gra w grze, to znaczy, że zawsze można przegrać. W sytuacji takiej, kiedy tam jeszcze parę też młodych, nowych posłanek lewicy też takie rzeczy różne wypowiada, to albo nie zdają sobie z tego sprawy, o co idzie gra, albo nie zdają sobie też sprawy, jaką mają siłę. Bo to jest też ważne, albo po prostu im nie zależy. To znaczy uważają, że euforia osiągnięcia mandatu senatora, posła, senatorki, posłanki powoduje, że można zrobić wszystko. I to jest kwestia, ja przypatruję się temu bardzo szczegółowo, właśnie wypowiedzi różne i tak dalej. Nie spotkałem żadnej wypowiedzi Koalicji Obywatelskiej, kogokolwiek z Koalicji Obywatelskiej, która by wybiegała przed szereg. A tu rzeczywiście już w zasadzie cały program Lewicy trzeba zrobić. Zresztą jest badanie takie z tego po tygodniu i Lewica straciła połowę. No to może się niech Lewica zastanowi, co to oznacza, że skoro jeszcze się nie ma rządu i jeszcze nie rządzą. Ogromnie, panie doktorze, zyskuje Szymon Hołownia. W tym badaniu zaufania do polityków chyba 18 punktów procentowych do góry poleciał, zajmując chyba drugie, zdaje się. Drugie miejsce po Rafale Trzaskowskim. I teraz przypomnę panu, jak pan mówił, że Szymon Hołownia jeszcze nie jest politykiem, że dopiero będzie się nim stawał. A jak pana zdaniem zdaje egzamin Szymon Hołownia po wyborach?
Ja, tak jak mówię, staram się zawsze i mówię prawdę, albo tak jak uważam, mogę się mylić czasami. I wydaje się, że, tu nie będę bronił swojego zdania, ale po tej pseudodebacie w telewizji rządowej napisałem to też i na Twitterze, i na Facebooku, że właśnie stał się politykiem. Niemniej jest oczywiście to oceniać, ja tu nie jestem żadną wyrocznią. Ale ma pan takiego poczucia, że on się zachowuje najbardziej odpowiedzialnie z tej całej ekipy, mam na myśli koalicjantów Koalicji Obywatelskiej? Absolutnie. Znaczy, to jest tak, że do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć, tak? I ja przecież nie mówiłem tego złośliwie, chociaż... Ale oczywiście, ja w ogóle nie o to pana pytam, tylko chodzi mi o tę zmianę u Szymona Hołowni, bardzo widoczną. No, bo prawdopodobnie, po pierwsze ma bardzo dobry zespół, jeżeli chodzi o doradców, to wiemy i tak dalej. Dostał wiatru w żagle, bo to też jest ważne, że jakbyśmy mieli pokazać moment zbudowania się... To była ta debata. To była ta pseudodebata. Trochę tak jak wykorzystał... słynna debata w 2007 Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim. Na przykład, prawda? Tylko wtedy to była debata. No właśnie. No i teraz tak, jest Michał Kobosko, który jest bardzo rozsądnym człowiekiem. Jest cała grupa ludzi w tym think tanku i oni mają świadomość, o co grają. I te wypowiedzi świadczą o tym, że wiedzą, o co grają. Ja nie wiem, co tam się dzieje pod spodem, natomiast ważne jest w polityce, żeby osiągać cele. Jeżeli wygrało się wybory, 248, nikt nie miał takiej koalicji po 89 roku, takiej ilości mandatów. No to teraz, jeżeli ktoś miałby to, przepraszam, spieprzyć z powodu ambicji własnych jeszcze przed wystartowaniem, to znaczy się nie nadaje. I naprawdę daję pod rozwagę wszystkim, szczególnie młodym, nowym politykom, żeby raczej się przypatrywali temu, co się dzieje, a nie próbowali grać pierwszych skrzypiec nie wiadomo z jakiego powodu. Ale dowiozą pana zdaniem te 248, czy tam jakieś właśnie partie Razem, czy tam część PSL-u nie będzie skłonna poprzeć Tuska na premiera, bo takie sygnały też się pojawiły. Wydaje się, że dowiozą, natomiast... Jak to potem utrzymać jako koalicję? No ale to też nie jest prosta sprawa. To już jest, jak jest się u władzy, to są inne mechanizmy działają. Natomiast ważne jest, żeby wytrzymać ciśnienie, no bo mają przeciwko sobie ludzi, którzy, jak widać, nie bawią się w niuanse polityczne, tylko to jest na twardo. Jeżeli ktoś sobie przypomni rozmowę Renaty Beger w pokoju sejmowym, no to była pieszczota. Teraz jest naprawdę na ostro. Służby nie po to się spotkają w Lucieniu na dwa dni przed wyborami. Żeby... Zaraz pan będzie miał 212 kodeksu karnego, jak Paweł Wojtunik. No ale to... Ja mówię, nie po to się spotkały, żeby tam wypić kawę czy herbatę. Natomiast, czy paluszki zakończyć. Zero zaskoczenia właściwie, prawda? Zero zaskoczenia. No skoro ktoś używał różnych metod, no to używa dalej. I najlepsze jest w tym wszystkim to i najgorsze, że już nikt nie mówi prawdy z ekipy rządowej, tylko mówi to, co mu się wydaje, że powinien powiedzieć. To na koniec, panie doktorze. Pozew dla prezydenta Andrzeja Dudy jest już w sądzie. Nie wiem, czy pan słyszał? Nie słyszałem. Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął pozew, a propos tego, o czym pan mówił, przeciwko prezydentowi Andrzejowi Dudzie, skierowany przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Chodzi o wypowiedź "Tylko świnie siedzą w kinie", dotyczącą filmu Agnieszki Holland "Zielona granica". Prezydent ma 60 dni na odpowiedź od momentu dostarczenia pozwu. No i to jest pierwszy taki przypadek w historii Polski, gdy organizacja stawia prezydenta przed sądem. I bardzo dobrze, bo my się przyzwyczailiśmy przez te 8 lat, że pewne rzeczy są. I mówię, a tak, to PiS, no tak, to Kaczyński. Nie wolno się zgadzać na nienormalność, na łamanie prawa i na kłamstwo na taką skalę w życiu publicznym. Po prostu za długo przymykaliśmy oko. No też pytanie, co można było robić oczywiście. Natomiast w wyborach pokazali Polacy, co można zrobić. To jest naprawdę sytuacja, która jest bez precedensu. Dlaczego Donald Tusk był tak przyjęty dobrze. Nie tylko dlatego, że się zna z tymi ludźmi, tylko to jest nadzieja dla Europy, że można to uratować. Bo naokoło już dzisiaj pan Fico wycofał pomoc dla Ukrainy, jeżeli chodzi o wojsko. No, pan Orban już wiadomo, co się dzieje. W związku z tym ten pozew jest przejawem normalności, bo głowa państwa, czy tylko sprawująca ten urząd, czy przypadkowo, czy nieprzypadkowo, nie może obrażać pozostałej części obywateli, bo wybrała go jakaś część. Ale zdecydowana większość go nie wybrała. Oczywiście to jest kwestia chodzenia do wyborów. W związku z tym ja nie widzę tu nic nienormalnego. Zobaczymy, jak się to rozwinie. Natomiast politycy nauczyli się, szczególnie partii rządzącej przez 8 lat, że nie ma granic. Żeby to może lepiej zrozumieli, powiem, keine Grenzen.
Tak, to, tak po niemiecku. Tak, no tak, w ulubionym języku i ulubionym. Trzeba naprawdę się otrzeźwić, ponieważ świat nie stoi w miejscu. W związku z tym wszystko okej, natomiast oddajcie tę władzę i bądźcie totalną opozycją, bo macie do tego prawo, a nie opowiadajcie tu tych wszystkich dyrdymałów po prostu, które są. Bo to są dyrdymały, naprawdę. Ja już naprawdę ciężko to komentować. No i tym apelem pana doktora Oczkosia musimy już niestety skończyć naszą rozmowę. Jak zwykle czas szybko uciekał, ale pewnie niedługo się spotkamy ponownie, bo obawiam się, że tematów do komentowania absolutnie nam nie zabraknie. I nie zabraknie dalszej części dzisiejszego porannego pasma Super Ekspresu. Ekspres Biedrzycki już kończymy, ale na państwa czeka Karol Plewa i zaprosi już teraz. Dzień dobry Karolu, na raport. Co u ciebie? Dzień dobry Kamila i dzień dobry mówię także naszym widzom. Niechlubny spadek po rządach Zjednoczonej Prawicy, gigantyczna dziura budżetowa Morawieckiego ujawnia tworząca się koalicja rządowa. Mówi też ta tworząca się koalicja o nierealnym budżecie na ten rok i na tym nie koniec, bo zapowiedziana jest też pilna potrzeba stworzenia białej księgi wydatków państwa, która pokaże stan, faktyczny stan finansów publicznych. Za chwilę w raporcie już obok mnie w studiu profesor Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Za chwilę przechodzimy do naszej rozmowy, a wcześniej oddajemy głos jeszcze na chwilę tobie, Kamil. Bardzo dziękuję. Karol Plewa, jego raport już za chwilę, a ja jeszcze państwu tylko powiem do widzenia na weekend, bo on już się rozpoczyna. Gdyby ktoś z państwa miał zakrzywioną czasoprzestrzeń ze względu na inflację tych wszystkich zdarzeń politycznych, rzeczywiście może się już pomylić, gdzie my w ogóle i w którym miejscu jesteśmy. Także piątek dzisiaj to jest chyba jedyna albo jedna z nielicznych dobrych informacji, jakie mogłam się państwu przekazać. Także proszę z tego korzystać. My do państwa wracamy w poniedziałek o godzinie 9:07. Za dziś bardzo dziękuję i za cały tydzień bardzo dziękuję. Serdecznie państwa pozdrawiamy. Bardzo dziękujemy za liczną obecność. Oczywiście liczymy także na więcej w poniedziałek. Pozdrawiamy. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Ekspresu. Kłaniamy się. Do poniedziałku. I witam już nie w zapowiedzi, tylko w głównej części raportu, a gościem raportu jest dzisiaj, przypominam, obok mnie w studiu profesor Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych w latach 1992-96, wiceminister finansów Uniwersytet Warszawski. Także dzień dobry, dzień panie dobry profesorze. Ta gigantyczna dziura budżetowa Morawieckiego to jest fakt, istnieje naprawdę, czy to jest wymysł tworzącej się koalicji rządowej? Nie, to jest język, panie redaktorze. Mówmy, znaczy, a co oni pod tym widzą, pod tą gigantyczną dziurą, co oni przez to rozumieją? No oni mówią o tym, że budżet na ten rok jest nierealny, że jest pilna potrzeba stworzenia białej księgi wydatków państwa, która pokaże ten faktyczny stan finansów. A jaki jest ten faktyczny stan finansów państwa, panie profesorze? Znaczy, finanse państwa są bardzo skomplikowanym obrazem, więc domyślam się, że chodzi o finanse publiczne sektora rządowego, prawda? Chyba o to chodzi. Nie mówimy o samorządzie terytorialnym. Na pewno to nie wymaga przesadnej wiedzy, prawda? To było wiadomo od co najmniej kilku miesięcy, a może nawet od początku tego roku, że oczywiście planu dochodów budżetowych nie wykonamy, bo nie jesteśmy w stanie wykonać. Powinniśmy na koniec września, to są dane publikowane, to są żadne tam tajemnice, dochody budżetowe są zaawansowane w niedostatecznym stopniu, czyli tego się nie odrobi do końca roku, to znaczy nie odrobi, ja przypomnę, nie chcę, żeby to, co będę mówił, było potraktowane jako trochę ironiczne, no, ale słyszał pan niedawno jeszcze w języku polityku, dlatego się do tego języka zupełnie nie nadaje, że jest premia inflacyjna w dochodach budżetowych, prawda? Teraz się okazało, że nie ma tej premii inflacyjnej. Oczywiście, że jej nie ma. Można tylko snuć takie teorie. Jakby nie było inflacji, to by było jeszcze
jeszcze gorzej, prawda? Natomiast no oczywiście tego, tych dochodów, no to się od początku było wiadomo, że nie będą one wykonane. To po pierwsze, deficyt na przyszły rok jest bardzo wysoki. W zasadzie to różnie się to liczy, ale ten 4,5% to jest na pewno. Natomiast znowu, żeby nie było żadnej ironii. W przyszłym roku deficyt ma wynieść ponad 200 miliardów złotych, prognozują ekonomiści. Takie są podobno te prognozy. Znaczy to jest prognoza autorska, no ja mówię o tam formalnej. Deficyt to jest takie pojęcie prawne, prawda? Deficyt budżetowy, planowany deficyt budżetowy. No tam jest około 160 miliardów, no około 150 miliardów, tam nie czepiajmy się końcówek. No ale jeżeli byśmy mieli do tego dodać zobowiązania wydatkowe i fiskalne tych, którzy będą rządzić, no to ten deficyt to jest 4,5%. Mniej więcej tak mówi, że będzie 4,5%, czyli te 160 miliardów, około 150 miliardów złotych tego rządowego, projektowanego deficytu. Ale jakbyśmy do tego dodali te wszystkie zobowiązania wyborcze, te, już nie chcę znowu być złośliwy, w ciągu 100 dni zrealizowane, to ten deficyt by chyba był podwójnie dużo, dużo wyższy. Nie żadne 200 miliardów, tylko 300 miliardów. Więc już nawet obaj słyszymy, pewnie pan też to czytał, że zwycięzcy mówią, ci, którzy uważają, wszyscy się chyba uważają za zwycięzców, prawda? Ale ci zwycięzcy, no, którzy są demokratyczną opozycją, mówią, że to prawda, nie należy się śpieszyć z realizacją swoich zobowiązań. No bo nie powiedzieli nam, jeszcze nikt nam nie powiedział, nie tylko ci tam, którzy aspirują do władzy, z czego sfinansują swoje programy wyborcze, prawda? Te wydatkowe, prawda? Audyt, no dobra, bardzo dobrze, nie róbmy audyt wszystkich wydatków. Wydatki trzeba sprawdzać, to jest oczywiste, że trzeba sprawdzać, prawda? I to jest potrzebne, co do tego nie ma sporu. Natomiast niech mi ktoś, niech pan się może zapyta, bo ja się nie dowiedziałem, ja się wielokrotnie pytam, jak ja mam taką okazję, polityków, gdzie są te pieniądze, te ustawy, bo rząd to ma pieniądze wynikające z prawa, żeby mieć tego świadomość. Nie, czasami słyszymy, że on ponoć ma jakieś tam gdzieś zakopane. Nie ma. Rząd może tworzyć prawo, takie prawo stanowione pod przepisy podatkowe albo na przykład zawierać umowy. Umowa też jest prawem o zadłużeniu, prawda? No i gdzie są te projekty, z których te od tam od 80 do 200 miliardów tych zobowiązań tych fiskalnych, które polegają na obniżeniu dochodów i na zwiększeniu wydatków. No ponoć są w jakichś szufladach. No może by ktoś pokazał te szuflady, żebyśmy się dowiedzieli. Wtedy się, no, wtedy byśmy wiedzieli, że to jest jakkolwiek realne. No bo że nawet jak nie będą, tak jak dzisiaj, dużo niższe dochody budżetowe, bo są niższe od planowanych, a prognoza była bardzo ostrożna, uwaga, nie była przesadnie optymistyczna, no to trzeba pożyczyć. A to też wymaga umiejętności. Bo ten deficyt to trzeba pożyczyć, prawda? To trzeba pożyczyć te pieniądze. No i jeżeli te 200 miliardów, jeżeli zaznaczam, mówię, pan nawiązuje do tego, co powiedział, pan cytował kogoś, jeżeli te zobowiązania, które z obniżenia dochodów budżetowych oraz te zobowiązania wydatkowe będą zrealizowane, to ten deficyt to jest 300 miliardów, jeśli około 300 miliardów byłby. To jest, oczywiście nie będzie tak, panie redaktorze. Cytowałem Ryszarda Petru między innymi, który mówi, że budżet na ten rok jest nierealny. No to oczywiście, że nie jest, ale to nie jest żadne odkrycie. Prawda? To nie jest odkrycie. Ale tymczasem nie ma nawet tego nierealnego budżetu realizującego zobowiązania wyborcze, prawda? Tego jeszcze bardziej nierealnego budżetu nie ma w ogóle, więc może jak tamten zobaczymy, to będziemy się, panie redaktorze, przekomarzać na temat nierealności koncepcji. No my żyjemy w tym. Język polityków jest, wie pan, to nie jest moja bajka. Ja się nie chcę w ogóle włączać w język, który jest tu używany, ale jak wiadomo, finanse publiczne nie mają w debacie publicznej przynajmniej ostatnio jakiegokolwiek znaczenia. Ale panie profesorze, czy rząd ukrywał ten stan prawdziwy finansów publicznych? Czy to dzisiaj ta tworząca się koalicja rządowa taką narrację tworzy, a to było dostępne? Znaczy, oczywiście, że było dostępne, no, tylko trzeba się tym interesować. No,
no, może tam, nie chcę znowu urazić nikogo, może tam nie ma żadnego zaplecza. No, ktoś tam w tym internecie by sobie poznajdywał te oficjalne dane. Przecież to są rzeczy publicznie znane. Wszyscy operujemy na danych publicznych, na pewnych szacunkach własnych, na podstawie danych, które są publiczne. To nie są żadne tajemnice. Stan finansów publicznych można na co dzień praktycznie analizować. I to nie jest trudne, no ale trzeba się po pierwsze tym interesować. I ja nie chcę być w opozycji wobec tego języka. Jedni mówią, że jest katastrofa, drudzy mówią, że są zdrowe finanse publiczne. To nie ma żadnego znaczenia, prawda? Przepraszam, dla tematu, o którym ja się interesuję, bo może dla wyborców ma. Natomiast obiektywnie, język polityki, panie redaktorze, obiektywnie, poza takim świętem, jakim jest wybory, demokracja, obiektywnie to nie ma większego znaczenia. No przecież można zaklinać rzeczywistość, ale o, to się tak ładnie nazywa medialna wersja rzeczywistości, prawda? Przecież my naprawdę wszyscy żyjemy w tej medialnej wersji rzeczywistości. Ja się o tym nie znam oczywiście, ale czasami słucham tą medialną wersję rzeczywistości. Co ona ma wspólnego na przykład z danymi, których są dostępne? No w dziedzinie mojej, którą się zajmuję, czasami są to rzeczy zupełnie odległe, a czasami zupełnie od siebie w ogóle w dwóch światach. No ale mój Boże, ale na tym polega. I w innych krajach jest podobnie i to powinno nas pocieszyć, prawda? W jakiej kondycji finansowej, panie profesorze, jest polskie państwo po rządach Prawa i Sprawiedliwości i w jakiej sytuacji to stawia teraz tę tworzącą się koalicję rządową? Znaczy każdego, kto będzie rządzić, ja jestem demokratą, więc mówię, każdy, kto będzie rządził na podstawie legitymacji wyborczej, stanie przed tym samym problemem, prawda? Niezależnie od tego, kto to będzie. Zacznijmy od takich kawałków takiej opowieści, bo to tak najprościej, jak potrafię. Po pierwsze, od 19 roku już zupełnie zaniedbano stronę dochodową. Tam się jest taka triada rządząca tą stroną dochodową. Przecież politycy nie czytają przepisów, które uchwalają. Tam nikt nie wie. Tam ci ludzie, co to czytają, nawet nie wiedzą, co tam. Zresztą podobnie jest w innych państwach, więc się też nie bardzo tym przejmujmy. Sugeruje pan, że politycy nie są do końca kompetentni. Znaczy politycy są kompetentni w swojej dziedzinie, prawda? Ja ich kompetencji politycznych nie oceniam, natomiast wiem co do tego, że politycy nie znają projektów, przepisów, które przedkładane jest w ich imieniu, prawda? Tam taki rządzi, taki triumvirat. Oczywiście ogromne znaczenie mają interesariusze, którzy wiadomo, przepisy o dochodach budżetowych, to komu zabrać, prawda? Bardzo nieskomplikowane. Więc żeby komuś nie zabrać, trzeba mieć wpływ na treść tych przepisów. I tam rządzi taki biznes zajmujący się ucieczką od opodatkowania, prawda? On ma ogromny wpływ na kształt przepisów, które są uchwalane, zresztą oni się teraz poprzebierali za ekspertów, prawda? Są ekspertami, prawda? Od prawa podatkowego. No przecież pamiętamy tą, no, jakąś taką katastrofę i taką zawodową katastrofę, jakim był Polski Ład. Pamięta pan, prawda? No tam poprawianie w ciągu 7 dni. Pamiętam też bardzo krytyczne wypowiedzi pana profesora na temat Polskiego Ładu. No tak, no bo, ale to nie wymagało profesjonalizmu, tylko przeczytania tego. Prawdopodobnie autorzy tego też nie czytać. No, ale pan też doskonale pamięta, jak ten Polski Ład był zapowiadany, a już w kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość jakoś niechętnie do tego tematu wracało. No bo politycy tu po raz kolejny ponieśli pewną taką polityczną klęskę, że swoim językiem, to jest ta medialna rzeczywistość, prawda, rzeczywistość urojona, ten ich język nie ma nic wspólnego z tym, co oni naprawdę oferują. Nic nie ma wspólnego. No przecież zgódźmy się co do tego, że jeżeli się mówi, że się obniży obciążenia fiskalne osób fizycznych, prawda? Podatki. Tak, znaczy nie tylko, bo tam nie są tylko. Jeszcze i składki takie, coś, co się nie nazywa podatkami. I mówi, że się obniży stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, a z drugiej strony wprowadza się 9% składkę na ubezpieczenie zdrowotne, nie tylko płaconą z dochodu,
ale od tej składki jest również podatek dochodowy, żeby mieć tego świadomość. Usiłuję im przetłumaczyć, nie płaci się podatków od podatków, to jest taki kanon, wiedza, prawda? No tu jest jakaś wiedza, może to nie jest nauka, ale jest jakaś wiedza, ale proszę sobie wyobrazić, że od 2020 roku od składki na ubezpieczenie zdrowotne każdy pracownik płaci podatek dochodowy, prawda? Czyli podatek jest jego dochodem. Czy to są absurdy? Oczywiste absurdy, więc wracając do wątku, to jest, żeby nie popadać w jakieś tam szczegóły. Czyli Polski Ład to jest największe nieszczęście, jakie spotkało polską gospodarkę? To jest kapitalny dowód, jaką patologią jest proces legislacyjny, prawda? Politycy, oni chyba naprawdę byli przekonani, że tam jest coś innego, prawda? Oni tego nie czytają. Zresztą nie robi tego również opozycja. Nie ma tej krytyki, która jest tu potrzebna, prawda? Oczywiście ma to nie powinien tego robić poseł, bo poseł się ma prawo na tym nie znać, ale poseł powinien mieć ekspertów, którzy dla niego przeczytają, przynoszą mu określone oceny. I na czym polega to nasze nieszczęście? Nieszczęście polega na tym, że my nie dbamy o dochody budżetowe. Rozumie pan? Pierwszą rzeczą, może ja taki banał zacznę od takiego bardzo banalnego stwierdzenia. Pierwszym obowiązkiem rządów od wieków było dbałość o grosz publiczny. Jakie piękne słowo, prawda? Dbałość o grosz publiczny. A dbałość o grosz publiczny to przede wszystkim dbałość o dochody budżetowe. Rządy nie wywiązują się z tego obowiązku. Pamiętamy, tam niektóre rządy to wyhodowały takie kwoty strat w dochodach budżetowych. Nie tylko, nagroda pocieszenia, nie tylko w Polsce, w całej Unii Europejskiej, albo w prawie w całej Unii Europejskiej, gdzie wyłudzano z budżetu dziesiątki, setki miliardów złotych, prawda? Co nikt tego nie wiedział. Ci, co wiedzieli, to wiedzieli. Ci, co brali te pieniądze, to wiedzieli. Ci, którzy mówili o tym, też wiedzieli. Ale to też lukę VAT-owską ma pan na myśli. Na przykład. Słynną w czasie rządów PO-PSL, znaczy, tak? To można powiedzieć tak. To nie jest problem rządów PO-PSL, tylko problem patologicznej wersji podatku od wartości dodanej wersji wspólnotowej, prawda? Ona może być tylko mniej patologiczna. Można było częściowo tego potwora naprawić i to się, trzeba uczciwie powiedzieć, udało. Częściowo. Czyli Prawo i Sprawiedliwość zlikwidowało w dużym stopniu tę lukę VAT-owską? Znaczy, tak, oczywiście zmniejszyło. To były lata 2017-2019. Wtedy naprawdę zaczęło się poprawiać, no ale jak już powiedziałem od 2019 roku, to już tak naprawdę już nikt o to nie dbał. No ktoś powie, dobra, był wtedy ten COVID, te wszystkie nonsensy, te zakazy, prawda, to wszystko, ta cała rozruba, która się nagle jednego dnia wyzdrowieliśmy, prawda, nagle się okazało, że tego już nie ma, prawda. Początek COVID-u to 2020 rok. Tak jest, tak jest. Czyli w 2019 jeszcze zdążono parę rzeczy zrobić, ale już potem tak naprawdę to już się nic nie działo. No a jeżeli się tu nic nie dzieje, no to jest ta dbałość, to pojęcie, dbałość o ten grosz publiczny, no to trzeba dbać, no jeżeli dbać, a dbać, wszystko trzeba poprawiać, panie redaktorze, to jest, znaczy, może tak banalnie powiem, to jest taka trochę filozoficzna teza, ale taka bardzo oczywista. Wszystko to, co stworzył człowiek, wymaga pielęgnacji, poprawiania, tak, to się starzeje. Stare to jest złośliwie, mówią, to są dobre, to są skrzypce i wino, prawda, natomiast prawo stare, a zwłaszcza podatkowe, się nie daje do niczego, dlatego wszyscy nauczyli się je obchodzić, albo ci, którzy chcą, to obchodzą. Więc nie dbano o dochody budżetowe w tym znaczeniu, a to jest ten podstawowe znaczenie. Władza ma wydawać nakazy, prawda? Legalne nakazy, prawda? Prawo to jest jakiś nakaz. Jeżeli to robi źle, w taki sposób, jak robiła to w przypadku Polskiego Ładu, naprawdę niefachowo, nieprofesjonalnie, niezawodowo, a jeszcze w dodatku politycy nie wiedzieli, że tak jest, prawda? No jest to rodzaj jakiegoś teatrum, którym chyba wszyscy. To może Polski Ład, jego założenia, panie profesorze, były zbyt ambitne, jak na... A jakie tam były, panie redaktorze, założenia? Tam było jakieś wrzucanie, jakieś takie zlepy, ktoś tam dolepiał. Nawet potem ówczesny minister finansów się przyznał, że on w ogóle tego nie zna, bo tam wszystko mu przenoszono do resortu. Potem ten wywiad jakoś zniknął, prawda? Tak, ten ówczesny minister sam się uczciwie przyznał, że to w ogóle to myśmy tego nie pisali, więc mimo, że firmował, bo projekt rządowy,
podatkowy. To firmuje oczywiście minister finansów. No ale zgodził się i firmował coś, czego nawet nie czytał. Chyba minister Szałamacha, mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwiska. Nie, nie, to minister Kościński, tak powiedział. Minister Kościński, okej. Okay. Tak, tak. Nie, ale on to powiedział publicznie. Zresztą to nie jest przez... To nie jest żadna wiedza tajemna, o której ja mówię. Ja wiem, że oczywiście pan niekoniecznie jest tak zwana... to pierwszy rząd informacji medialnych, ale to, że nie wiadomo, kto pisze w Polsce przepisy, nie wiadomo, kto je przynosi do ministerstwa, prawda? Czasami nawet możemy podejrzewać zasadnie, że on, bo się potem on tym chwali, prawda? Jeżeli on by dbał o interes publiczny, czyli dochody budżetowe, no to niech przynosi, prawda? Gorzej, że najczęściej ci, co przynoszą, to są po to przynoszą te swoje pomysły, żeby ich interesariusze nie zapłacili z tego tytułu podatków albo dużo mniejsze podatki, albo że przy pomocy patologicznych przepisów można było je quasi legalnie omijać. To nie jest tylko problem Polski. Znowuż ciasteczko pocieszenia, prawda? Tylko, przepraszam, niewiele mnie to obchodzi, gdzie, co jest gdzie indziej. Mamy dbać o naszą ojczyznę, naszych obywateli. No więc szkoda, że tak się dzieje, a na razie nie mamy żadnych zapowiedzi, że tu się cokolwiek zmieni na lepsze. To znaczy, że nowa ekipa nie zrealizuje tych bardzo szczodrych obietnic wyborczych, którymi nas zasypywała w kampanii? Nie wiem, czy nie zrealizuje, natomiast nie wiem, jakby chciała to zrealizować. A są możliwości ku temu? Czy są możliwości, żeby można było te pomysły zrealizować? Zawsze część tych pomysłów to jest redukcja dochodów budżetowych. To bez problemu, prawda? Od razu można pouchylać. Cięcie po stronie dochodowej, panie redaktorze, nie po stronie wydatkowej, okay. Po stronie... Zawsze można zepsuć, prawda? To nie ma problemu, prawda? Pod tym względem cała klasa, czy z reguły w wszystkich państwach się godzi, jak się wszyscy dogadują. Wszyscy się dogadują, jak popsuć podatki, prawda? Dlaczego? No bo ktoś na tym zyskuje, prawda? To w ogóle zawsze jest problem, mowa o pieniądzach. Czy pieniądze, czy zbieranie pieniędzy publicznych jest rzeczą popularną? Nigdy w życiu nie było, nie jest i nie będzie. Nigdy nie będzie popularne. A jeśli ktoś mu zależy na popularności, to najlepiej doprowadzić do tego, żebyśmy na przykład obniżali podatki, prawda? Że wszyscy obniżają podatki, a z drugiej strony zwiększają wydatki budżetowe. Z czego te wydatki? No to prawdopodobnie będziemy mieli ten deficyt 300 miliardów, jeżeli te wydatki zostaną zrealizowane. Trzeba... Budżet jest kasowy, panie redaktorze, są pieniądze, prawda? A mam, je mam i je wydaję, prawda? Nie są to zobowiązania. Jeżeli po stronie mam, nie ma, prawda? Albo jest dużo mniej, no to znaczy, że trzeba z podatków, to trzeba pożyczyć. No jeżeli mają umiejętności pożyczania, tylko też nie wiemy, czy mają te umiejętności. A pytanie... No pytanie to za bardziej zasadnicze, ale to już powinni się politycy nad tym zastanowić, ale dla nas, dla zwykłych ludzi, czy my się godzimy na takie zwiększenie zadłużenia, czyli odpychanie w przyszłość spłaty. Stara Europa bardzo często tak postępuje, w ten sposób, że... A co nas obchodzi, co będzie za 30 lat, prawda? My żyjemy w świecie kadencji jednej, drugiej. Stąd ta gigantyczna wzrost długu publicznego w ostatnich latach. Nie tylko w ostatnich, u nas w ostatnich latach. Ale to są być może takie... Ale czy tu też będzie ciasteczko pocieszenia, że gdzie indziej też, też tak źle? Znaczy, jeśli to kogoś pociesza, panie redaktorze, prawda? Ale jak, jeżeli my chcemy... jest taki, to się nazywa okcydentalizm, prawda? Wiadomo... Jak jest dobrze, jak na Zachodzie, prawda? A ta na Zachodzie, prawda? Czy jakby, ale nawet słyszałem takie słowo wśród publicystów, takich poważnych, uzachodnienie, trzeba uzachodnić, prawda? Modernizacja to jest tylko tak jak gdzieś, bo są takie gdzieś lepsze wzorce, my je tylko musimy przejąć. No to mamy fajne wzorce, jeśli chodzi o wielkość długów publicznych i dość patologiczne systemy podatkowe, zwłaszcza te w wydaniu Unii Europejskiej, tam gdzie ona to harmonizuje. To nie są tematy popularne. Dziękuję, że oczywiście pan mi dał szansę o nich powiedzieć, ale wie pan, ja nie odkrywam żadnych, to nie są w ogóle żadne odkrycia. Ci, którzy się tym zajmują, bardzo dobrze o tym wiedzą od lat, od dziesiątków lat.
chyba w 2004 roku powstał raport dla Izby Lordów w Wielkiej Brytanii. Wtedy jeszcze była członkiem Unii Europejskiej. Jak patologiczny jest system fiskalny tworzony przez Unię Europejską? Jak patologiczny w sensie kryminogenny? No i ktoś tam podjął. Myśmy wtedy przystępowali do Unii w entuzjazmie, że to wszystko, co przejmiemy, to okcydentalizacja, prawda? Tam są same dobre wzorce. To jest, wie pan, to jest bardzo smutne. My jakoś nie wierzymy w nasze umiejętności, że my sami możemy rozwiązać swoje problemy. Ja ciągle apeluję, tak bardzo skromnie. Zacznijmy od tego, żebyśmy mieli własną diagnozę, nieimportowaną, nie przyniesioną nam w teczce, nie nam zasugerowaną, własną diagnozę, właśnie może dzięki temu się jakoś tak drobniutko dołoży. Miejmy własny rozum, tak? Znaczy, diagnozę, ten rozum można nie używać, prawda? No, ja myślę, że my go mamy, tylko trzeba go użyć, a potem jeszcze własną prognozę. Nie przyjmujmy, nie miejmy importowanej świadomości, prawda? Bo wtedy niczego nie rozwiążemy, bo po prostu nikt nie ma obowiązku dbać o nas, prawda? Kto ma dbać o nas? My musimy dbać o nas. I o to musimy, tego musimy wymagać od polityków. Ja mam przed sobą, panie profesorze, najnowszy ranking The Economist. Na pierwszym miejscu Irlandia, Polska na 22. To jest ocena unijnych gospodarek pod kątem 5 czynników. Popyt, zadłużenie, demografia, dekarbonizacja i geopolityczna niezależność. Państwa starego kontynentu czekają chude lata. Taka jest konkluzja, pod którą pan się podpisuje? To znaczy i pewne kryteria są kryteriami czysto ideologicznymi, więc się zupełnie pod nimi nie podpisuję, bo to jest ideologia. Mówię o tej warstwie, nazwijmy to empirycznej. Czy czeka nas regres? Już jest. Czy będzie, czy ten regres, no to powiem już bardzo niepopularną tezę, chociaż ona jest zupełnie oczywista dla tych, którzy nam się zajmują co najmniej od 2 lat. Że to, co się dzieje obecnie w Europie, to jest degradacja ekonomiczna tej części świata. Prawda? Która przecież zbudowała swoją koncepcję w dość banalny sposób. Trwa degradacja ekonomiczna Europy, tak? Tak, tak, tak. I to starej. O, ma nową, tam się nikt nie przejmuje. To nie ma w ogóle ta nowa dla nikogo żadnego znaczenia. Kiedyś nas nazwano niechcianym prezentem, prawda? Wepchaliśmy się do Zachodu, chociaż ten Zachód wolał, żebyśmy tam zostali, prawda? Wziął co trzeba, wziął te miliony ludzi. Obaj wiemy, że przecież najważniejszą wartością współcześnie nie są żadne pieniądze, bo je można spokojnie wydrukować, prawda? Pożyczyć, wydrukować, to sprowadza się do tego samego w istocie. Natomiast najważniejszą wartością są ludzie. Człowiek chętny do pracy, dzietny, prawda? Więc mamy załamanie demograficzne i też u nas, pamięta pan 20 lat temu, powiedział, nie będziemy, ktoś takie plut, takie drdy mały, nie będziemy pracować na dzieciorobów. Pamięta pan takie słowa? Nie ma, może pan nie, ale można sprawdzić. No były takie słowa. To okazuje się, że najważniejsza nasza siła, jakim są nasza siła demograficzna, już jej nie ma, prawda? Jeszcze nie dość, że nie ma tej siły, nie mamy problemu, już problemu z ludźmi do pracy, nie umiemy i chyba nie mamy oferty tych, którzy by zastąpili tych nieobecnych, bo no, cały problem, no częściowo mnie zastępowali to imigranci z Ukrainy, ale przecież to nie jest ta skala problemu, to jest dużo większa. Wszyscy poszukują ludzi, którzy chcą pracować, chcą mieć dzieci, chcą... muszą mieć taką fajną cechę. Muszą się łatwo asymilować. No bo na czym polega ten problem z tymi uchodźcami? Oni się nie chcą asymilować, prawda? Nie chcą się pod żadnym względem, ani cywilizacyjnie, ani językowo, a przede wszystkim świadomością. Nie chcą być pracownikami, prawda? Kiedyś tutaj do roboty świat przyjeżdżał. Teraz okazuje się, że ten świat już tu nie chce przyjeżdżać do roboty. Ale to tak, nie chcę tego rozwijać za długo. Wrócę do tego wątku, który pan powiedział. Tak, czeka, już jest. On nie. Czeka nas drogie surowce, utrata rynków zbytu, zastąpienie. Mamy taki, wie pan, wielkie przemeblowanie w tym świecie. Już Europa stara, a myśmy się tak troszkę, wie pan, tam się tam doczepiali do niej. Doczepiali. Chcieliśmy iść, ona raczej od nas brała niż nam dawała, natomiast dawała nam wzorce, mówiąc, że to wzorce to są te oczywiście te lepsze, prawda, bo wy tam nic nie umiecie, prawda, my wam wszystko powiemy, co mamy zrobić. Natomiast wiemy, że to już jest przeszłość. To już jest przeszłość. Nie ma tego... Ktoś kiedyś powiedział, chyba Lloyd George powiedział, on był notabene, to była zabawne, był radcą prawnym, a nie ekonomistą, ale
miał, nic nie czytał. Nie miał umiejętności czytania, miał tak zwanych czytaczy. On tam więcej niż stronę nie był w stanie przeczytać. Może dobrze, bo tam politykom to się różne głupoty wypisuje, a zwłaszcza dużo tych głupot. I on powiedział, że żeby w ogóle mieć, żeby się rozwijać, to trzeba mieć dwa atuty. Dużo siły roboczej, dużo siły, taniej siły roboczej, czyli dużo. A jak jest dużo, to jest tania, prawda, relatywnie. No i tanie źródła surowców. No czego nie mamy ani jednego, ani drugiego, no to jeżeli byśmy chcieli cytować Lloyd George'a, a chyba się na tym znał, co o czym mówił, był praktykiem, więc chyba on już powiedział, co jest teraz. Czeka, już jest regres, regres demograficzny, regres ekonomiczny. Nie chronimy polskich przedsiębiorców, no bo żeby przeciwstawić się temu, to trzeba zapewnić tanie źródła energii, siłę roboczą, przepraszam, pracowników, prawda? Czego, tam to jest drogie, a tego nie ma. No i po pierwsze chronić tych, którzy chcą być przedsiębiorcami. Chronić ich, oczywiście. A przecież nikt nie musi być przedsiębiorcą. Chronić pracodawców, prawda? W imię równowagi interesów, a nie przewagi. Równowagi między pracą a przedsiębiorcami. No ale tego przecież nic nie robi. No przecież czy słyszał pan chociaż przez chwilę w Polsce jakiś program, jak chronić polskich przedsiębiorców, prawda? To jest mnóstwo programów, może okrągłymi słowami ktoś tak o tym mówi, ale czy jest taki konkretny, no to chyba... No niech pan ktoś powie jak, no to właśnie o to mi chodzi. Chyba z tym jest problem. Panie profesorze, a czym grozi ta degradacja ekonomiczna Europy? No biednieniem, no biedniejemy przecież, no biedniejemy już od, nie w tym roku przecież. No poddajemy się takim jakimś eksperymentom, makroeksperymentom pod tytułem lockdowny, prawda, jakieś tam zakazy, prawda. Słyszał pan takie opowiastki, że trzeba zamknąć hotele i restauracje, bo tam jest największa transmisja. Potem ci sami ludzie, co mówili, tam czegoś tam, tam koronawirusa. Potem ci sami ludzie mówili, nie, tam nie ma wcale większej transmisji, tylko chodziło o to, żeby ludzie się nie przemieszczali. Kto się w ogóle przejmuje jakby jakąś takimi warstwami nonsensów, którymi nas się karmi? Rozumie pan? Kto to punktuje nawet? Rozumie pan? No ktoś głupot nagadał, ale te głupoty są strasznie kosztowne. One, my płacimy, my zwykli obywatele płacimy, ale także i tymi zwykłymi obywatelami są przedsiębiorcy w polityce. Jak wiadomo, zawsze chodzi o pieniądze i to tylko dla kogo? I od kogo i dla kogo, prawda? Ktoś zarobił na tym, na tych lockdownach, na tym wszystkim. Ktoś stracił. No i myśmy chyba byli ci, co żeśmy stracili, prawda? Częściowo nam to rekompensowano, uczciwie, to prawda. Tylko czy warto było doprowadzić do tych szkód, a potem to rekompensować? No będziemy biednieć, tak? Będziemy się wyludniać po prostu, no bo jakże, no jeżeli będą ludzie stąd chcieli uciekać tam, gdzie jest jeszcze lepiej, prawda? Jeszcze jest lepiej. Oni czasami się mylą w tym wszystkim. No niech pan zwróci uwagę na te wielkie migracje z tej części Europy. Czy jakaś migracja ta nasza dwudziestoletnia okresu do przystąpienia do Unii, ktoś wrócił w jakimkolwiek istotnym zakresie? Najważniejszym dobrem współcześnie jest i kiedyś też był człowiek. Tak, 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 naprawdę. Ten taki, który chce pracować, rozumie pan? On musi być na tyle chętny do pracy, żeby on oddawał swoim umiejętnościami dobro temu, kto mu to zleci, ale zarazem nie może być nędzarzem. No, bo jak on jest nędzarzem, panie to profesorze... on nie jest konsumentem, prawda? A była polityka kogo? Wypychania z Polski milionów ludzi, a zarazem a resztę trzymania w nędzy. Słyszeliśmy, prawda? Panie profesorze, w kampanii Prawa i Sprawiedliwości wielu Polaków wróciło do kraju w trakcie naszych rządów, widząc, że dzieje się lepiej. Ale to nie było jakoś poparte konkretnymi danymi. Ja bym nie chcę kwestionować, być może jakieś zjawisko, nikt nie wiemy obaj. Natomiast wiemy, że jeśli było, to nie było w ogóle zjawiskiem masowym, ale przede wszystkim jest to inny wątek w tej sprawie. Bo pewne rzeczy zrobiono
jakby odrobiono przeszłość, złą przeszłość. Utrzymywanie takiego dużego kraju, jaką jest nasza ojczyzna, kiedy większość ludzi po prostu była biedakami, nędzarzami, prawda? I mówiono, że trzeba wszystko restrukturyzować, zabrać im miejsca pracy, prawda? Jak masz miejsce pracy, to trzeba je zrestrukturyzować, prawda? Czyli najpierw jakbyś tą pracę stracił. Przecież wiadomo, że... A wynagrodzenia były bardzo niskie. Większość czasu, większość tej historii to były płace ludzi. Nawet mówiono nam, tu musi być biednie, bo to jest nasza przewaga konkurencyjna, prawda? No to spowodowało tą ucieczkę masową, że w Islandii są Polacy, prawda? Norwegii są Polacy, no bo ich wszyscy przytulili. Jesteśmy rozsiani po całym świecie. Ale dlaczego? Bo tu nam oferowano biedę. I to, co zrobiono przez ostatnie... I nadal nam się biedę oferuje? Znaczy, przez pewien czas, bo trzeba być... Starajmy się być sprawiedliwi, bo trzeba być sprawiedliwym. Przecież to, że tamte wszystkie, co rozdawnictwo się nazywa, prawda? To było spłacanie długu wobec tych ludzi, wobec ich... Dlaczego mamy, że... Czy dobro obywatela jest naprawdę, nie jest, powinno być najważniejsze? Jeżeli oni są biedakami, to pomóżmy im. Zlikwidujmy skrajne ubóstwo, prawda? Zwłaszcza pamięta pan rodzin wielodzietnych. Rodziny wielodzietne to była największa enklawa skrajnego ubóstwa. I coś zrobiono. Teraz wiemy, że ci nowi politycy mówią, że to wszystko utrzymają, prawda? Że tego coś tam raz dane, jednym słowem mówią o rozdawnictwie, którego już nie będzie, a z drugiej strony raz to co dane, prawda? Że fajnie to konsekwentnie jest to wszystko. Zwróćmy uwagę, pewne rzeczy zrobiono, tylko to znowuż, wszystko się starzeje, każda koncepcja się starzeje, każda polityka się starzeje. Ją trzeba pielęgnować, albo zmieniać, albo kontynuować, naprawiać. Wszystko się cały czas naprawia. No teraz nas czeka tylko zubożenie, prawda? Tylko zubożenie. I też tego części świata czeka zubożenie. Ona, ta część świata już ubożeje, prawda? Ona przestaje być tą... oczywiście dla jeszcze większych nędzarzy jest to miejsce, do którego będą oni ciągnąć, prawda? Bo są jeszcze większe. To znowuż te ciasteczko pocieszenia, prawda? Nagroda pocieszenia. Gdzie indziej jest jeszcze gorzej, więc w związku z tym cieszmy się z tego, co mamy. Jak nie mamy innego wyjścia, no to musimy. Powiem najprościej, żeby nie przedłużać. Najważniejszym obecnie problemem jest to, żeby zachować to, co mamy. To, co mamy. Bo już tracimy, prawda? Już się cofniemy, cofamy się. Czyli chronić nasz stan, dobro obywatela pojmowane bardzo prosto. No, jego wielkością, jego dochodów, jego realnych dochodów, jego miejsc pracy. Trzeba chronić dobro obywatela, jeżeli to będzie, ale obywatela. A do obowiązków obywatela należy również płacenie podatków obywatela, prawda? Obowiązki, prawa i obowiązki obywatela. Panie, jeżeli byśmy o tym już ostatni, byśmy zrobili i tym zajmowali się, no to być może byśmy to trochę powstrzymali, ale trzeba umieć i chcieć i umieć. Zanim postawimy kropkę w tej rozmowie, migranci to jest temat, który się pojawił w trakcie tej rozmowy. Czy polska gospodarka powinna się na nich opierać jeszcze bardziej? Czy to oni nam zapewnią emerytury? Jeżeli ktoś ma zapewnić emerytury, to ci, którzy będą pracować za 20, za 30 lat. Jeżeli, czy jesteśmy w stanie w ciągu tych 20 lat odbudować dzietność naszego społeczeństwa, zastąpić nieobecne pokolenia? Nie jesteśmy. Chociaż może już za 20 lat, jakbyśmy to umieli zrobić, to by to było. Natomiast co przez te 20 lat, żeby się ci ludzie urodzili? Raczej wszyscy są pesymistami i mówią, nie, my już na degradację demograficzną jesteśmy skazani, czyli trzeba mieć politykę migracyjną, politykę, a nie swobodny napływ tych, którzy chcą żyć na koszt tego państwa, do którego chcą przyjechać, prawda? Politykę, a polityka migracyjna to jest bardzo złożona rzecz. To są rzeczy. To jest kulturowa asymilacja, kulturowa, zachowując jednocześnie, bo ci ludzie mają prawa zachować tożsamość, ale mają być obywatelami. Czyli trzeba ich uczyć, przekonywać do tego kraju, w którym mają być. Uczyć ich tego, znaczy włączyć ją do naszej wspólnoty, prawda? Nie wyrzucać z tej wspólnoty. Nikt tego nie umiał zrobić, prawda? Wiemy o tym, że nikt tego nie umiał zrobić. No to może my... Musimy znaleźć tych, którzy będą pracować, a jedynym sposobem w tym tak zwanym okresie pierwszych 20 lat
zakładając, że nam się coś uda w naszej polityce demograficznej, to jedynym sposobem jest tylko migracja, ale polityka migracyjna, która pozytywnie asymiluje, włącza nas w ten krąg kulturowy. To są rzeczy trudne, wymagają pieniędzy. Słyszał pan coś na ten temat przy okazji kampanii wyborczej? No chyba niekoniecznie. Szukając pozytywów na sam koniec... Bo na końcu musi być pozytywnie. Pozytywów na sam koniec, panie profesorze, rozmawiamy dzisiaj o tym stanie finansów państwa. Wszyscy zaczęli się tym nagle interesować. Wiemy, że... Na pewno pan i my się interesujemy, także indziej to tak nie do końca, bo tam są jakieś słowa. Przepraszam, że wszedłem panu Wiemy, słowo. Że zwykle robią... Że jest źle, prawda? Źle, że źle. Wiemy, że tak. Zwykle to interesuje fachowców, takich ludzi jak pan. Dzisiaj o tym mówią duża część społeczeństwa, oby jak najdłużej. Więcej uwagi powinniśmy zwracać na ten stan finansów państwa. No po pierwsze zacząć się tym zajmować niewerbalnie, tylko jeżeli można takie bajeczki opowiedzieć, takie dobre bajeczki, wie pan, bajki są w ogóle w życiu potrzebne, w ogóle cały wychowani jesteśmy na bajkach, niektórzy mówią w dzieciństwie, nie, dużo dłużej niż nie tylko w dzieciństwie. W takiej dobrej bajce jest tak, że władza ma, zawiera takie, to się armisticjum kiedyś nazywało, czyli zawieszenie broni w sprawach ważnych, prawda? A co jest sprawą ważną? Dobro obywatela, prawda? A dobro obywatela jest zależne od stanu finansów publicznych, bo iluś tam milionów ludzi musimy pieniądze im zapewnić, żeby ich dobro było chronione. Czyli powinna klasa polityczna zawrzeć to armisticjum, zawieszenie broni i powiedzieć, niech ktoś nam zgodnie przedstawi ścieżki rozwiązań. Bardzo szczegółowe. Uwaga, to nie da się zrobić ogólnikowo, szczegółowo i na przykład powiedzieć tym ludziom, dawać jakąś taką radę fiskalną. Ja niekoniecznie wierzę w mędrców, którzy się do tego. Niech takiej radzie będą ci, którzy będą chcieli i będą nie, będą tylko w konflikcie interesów, prawda? Będą chcieli, będą próbowali, prawda? Z ludzi jeszcze do tego jest bardzo dużo, i którzy się do tego nadają. I niech oni napiszą nam tę ścieżkę wyjścia z tej sytuacji. Ile na to potrzeba czasu? Ze 2 miesiące już się to da zrobić, prawda? Da się to zrobić, to naprawdę. To ten, kto wie, to można tylko wybierać między wariantami. Niech oni wybierają. Politycy niech wybierają między wariantami. No, czy tak będzie? Nie, no znowuż będzie ktoś w terce przynosił jakieś projekty, które nawet nie będzie wiedział, jakie on, kto to je tam napisał, prawda? Bo eksperci napisali, prawda? Których nie wiadomo, kto to jest. To już tak zupełnie trochę zabawnie panu powiem. Na połowę przyszłego roku jest planowana jakaś taka kompletna, absurdalna katastrofa pod tytułem zburzenie całego systemu fakturowania. No bo Polska fakturą stoi, prawda? W zasadzie faktura to jest wszystkim, prawda? Nie zapłacę bez faktury, prawda? No tak, to każdy Polak się o tym przekonał. Tak. I żeśmy 30 lat podnieśli faktury do rangi najważniejszego dokumentu handlowego. Dla konsumenta jest paragon fiskalny. To są nasze osiągnięcia. To nie są... To się dobrze stało, że jest dokument, to jest nawet papier wartościowy, ta faktura, prawda? Czyli tak jest, mam fakturę, to ci zapłacę, nie ma faktury, to tam idź sobie, prawda? Żeby nie użyć gorszego słowa. No i na połowę przyszłego roku, 16 czerwca tego roku, uchwalono jakiś absurdalny projekt, który każe, żeby faktury nie wystawiać na klienta, tylko na państwo polskie. Niech pan sobie wyobrazi, faktura wysyłana do tak zwanego KSeF-u, czyli Krajowego Systemu E-Faktur, czyli nabywca nie widzi faktury, prawda? Pisałem do nich, prosiłem, zdajcie sobie z tym spokój. W tych trudnych czasach nie burzmy tego, co nam wyszło, a jeszcze w dodatku nie narzucajmy wydatkom 4 miliony do potencjalnych... Nie wprowadzajmy jeszcze większego chaosu. Absurdów, tak? Też, no, absurdalnych rozwiązań. No i czy napisałem do wszystkich liderów politycznych, do wszystkich, bo przecież ja tak uważam, że profesorowie to powinni jak zwracać uwagę, bardzo skromnie, ale zwracać uwagę, no i robię to od bardzo dawna. Myśli pan, że mi ktoś odpowiedział? Skąd, prawda? Bo być może prawdopodobnie w sferze tak zwanej debaty politycznej to w ogóle nie jest żadenkolwiek problem, to nikogo to nie obchodzi. Mówiliśmy o tym, że polski przedsiębiorca nikogo nie obchodzi, prawda? Szkoda, no Boże, byśmy te przypomnieli, że nie będzie pracy bez pracodawców. Chronimy pracodawców, tych, którzy chcą zatrudniać, dać ludziom pracę. A dobry pracodawca chce dobrze płacić. Jeżeli stać go na to, to będzie dobrze płacił. Bo jedynym naszym kapitałem są ludzie,
z którym możemy dać pracę i otrzymać od nich te dobro, które od nich tym samym kupujemy. To chyba będzie najlepsza puenta i apel na koniec. Chrońmy pracodawców, nie wprowadzajmy jeszcze większego chaosu. Profesor Witold Modzelewski, prezes za zaproszenie. Studiów Podatkowych, były wiceminister finansów Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję wam, drodzy widzowie, że byliście z nami w tej kilkugodzinnej transmisji, tak trzeba powiedzieć. Dziękuję ekipie, która stanęła na wysokości zadania. Też możecie podziękować kciukiem w górę, a kanał warto zasubskrybować, żeby niczego w przyszłości nie przegapić. Wracamy z raportami w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.